Dzień dobry, zabrałem was dzisiaj do sklepu Factory Ursus. Słuchajcie, przyjechałem z bratem po kilka rzeczy, mianowicie gacie na tyłek, żeby zasłaniać tyłek, bo jedyną rzeczą, którą trzeba zasłaniać, to tyłek. I przyszliśmy tutaj właśnie wybierać gacie, słuchajcie, no ale tutaj zostaliśmy zaatakowani przez obsługę, że byśmy zasłonili twarzy. Zapytałem się, na jakiej podstawie. Na takiej, bo tak. No i pani nieuprzejma zaczęła tutaj warczeć, że zadzwoni po ochronę. Czekamy na ochronę, niech przyjdą ochroniarze i będą nam kazać założyć gacie zamiast na tyłek, to na twarz. Telewizja HWDP, polecam. Facebook, YouTube, Piotr Biedka. Będziecie najbardziej sławnym sklepem w Polsce za swoje głupoty. Także zabieram was, kochani, dzisiaj na zakupy. Walczmy o swoje prawa i nie poddawajmy się, nawet gdyby okazywało się to, że ktoś będzie, nawet gdyby po prostu ktoś nas do tego przymuszał. Bo dzisiaj maseczka, a jutro strzykaweczka. Panowie, pan robił tutaj, młody chłopak, słuchajcie, no taki zesrany, on taki robił niki. On się odsuwa ode mnie. Ja mówię, ale czego pan się boi? Przecież pan masz matę na twarzy, to jest pan chroniony. O co chodzi? Także dzwonimy, słuchajcie, najgorzej, że zawsze mi się takie rzeczy zdarzają, jak jestem ze swoją curunią. Słuchajcie, dzisiaj spędzam z curunią właśnie dzień. Przyjechaliśmy na małe zakupy i jest jakiś zawsze problem. Także słuchajcie, jest problem. Dzień dobry, w czymś mogę pomóc? Dlaczego pan? A może pan nagrywać? Dobry, dzień dobry. Dzień dobry, mam. Dzień dobry. Dzień dobry. A dlaczego pan nie chce maski założyć? A dlaczego pan nie chce zdjąć maski? Jest pan wolnym człowiekiem. A mogę panu coś wytłumaczyć, ale dlaczego pan tak agresywny? Bo pan mówi, że to jest wbrew konstytucji, nie? Ja jeszcze nie powiedziałem, że to jest wbrew konstytucji. Ale jakby pana powiedziała na przykład, że wbrew konstytucji zatrzymywanie się na czerwonym świetle, to pan by przechodził? Proszę pana, w Holandii przechodzi się normalnie na czerwonym świetle i nikt nie robi z tego problemu. Nie ma po co. A jakby panu kazali gacie na twarzy nosić, albo gównem smarować twarz? My nie jesteśmy stroną. Tutaj po prostu. No to ale pan może nagrywać. Jaki problem? Proszę pana, zna pan artykuł 135 kodeksu cywilnego? Przyszedłem do sklepu na zakupy. A to czy. Na zakupy, tak? Tak, oczywiście. Pan ma maseczkę. Pan ma maseczkę, jest pan bezpieczny. To po co ja mam się jeszcze chronić? Maseczki ale zakładają. Ja nie zakładam maseczki, bo ten, tylko ja muszę, bo jestem w pracy. Zakładają. Nie musi pan. Jak chce pan, to mogę panu pomóc. Proszę się zgłosić do Justyny Socha, do mnie pomożemy, nasi prawnicy pomogą. Jak pan jest mobbingowany w pracy, to możemy panu pomóc. No to a skąd pan nie wie, czy pan nie jest chory? A skąd pan wie, czy pan nie jest chory na gruźlicę? Kiedy pan się badał na gruźlicę? A kiedy pan przechodził odrobaczanie? To za dużo kiedy? Miałem książeczkę sanepidowską nie robię. A, ale książeczka sanepidowska nie pokazuje, czy ma pan pasożyta. Chociażby tasiemca, który robi w pana organizmie kupę. Kiedy pan się na to badał? Wie pan, że gruźlica jest dużo groźniejsza, bo prądkuje pan. Kiedy pan robił badania przeciwko gruźlicy? Ma pan rację, jeśli chodzi o to. No właśnie, to no to nie mówmy. No to nie mówmy właśnie, no to nie atakujmy się wzajemnie. Przyszliście panowie ochrony, ale my nie robimy, nie naruszamy, my nie naruszamy porządku prawnego, żebyście panowie ochroniarze mali. Ale to choć to jest dmuchanie po prostu na zimne. Ale na jakie zimne? My chcemy kupić towar zgodnie z polskim prawem i wyjść. Jak pan uważa, że jest łamane prawo, wszystko. Pan wezwie policję. Ale ja nie mam potrzeby policji wzywać. To pan powiedział, że mnie nie obsłuży. No to ja wyjdę bez zapłacenia. No a pan po prostu będzie dokonywał, nie wiem, zostawię pieniądze na ladzie i wyjdę. No. Proszę pana, no. Mam takie to już, prawo. To już proszę z policją rozmawiać, bo my niestety. Ale mi nie jest policja potrzebna. Ja nie jestem. Nic mi się nie dzieje, proszę pana, żebym wzywał policję. No to pan tutaj się do mnie czepił, odchodził ode mnie, że. Ja pana nie obsłużę, ponieważ pan jest agresywny. Ja jestem agresywny, dlatego pan mnie nie obsłuży. Słyszeliście, drodzy państwo? Teraz wyznacznikiem obsługiwania w sklepie jest bycie agresywnym. No. No młody człowiek po prostu stracił rozum. Niedotlenienie. Ale proszę nie obrażać, dobrze? Stać, proszę nie obrażać. No ja nie obrażam nikogo. Ale stać się, mówię o przyszłości. Dobrze? Staram się, proszę pana, jak mogę, ale jak patrzę na to, co się dzieje w tym kraju, to po prostu szlak mnie trafia. Wie pan? No, już nie jestem bywa.
No a pan popiera noszenie maseczek? Uważa pan, że one przeciw... Jestem w pracy, nie mogę się... A, nie może pan... Nie. No tak, ale na przykład taki profesor się tam wypowiada, powiedział, że... Proszę no, tak pana, pokażę się... panu, co mówi WHO. WHO na ten temat. Ja wiem, ale bezobjawowo, jak pan przychodzi za parę lat... Proszę pana, a sraczkę ma pan bezobjawowo? Ale za parę lat może mieć pan problemy z sercem i tak dalej. No. Dyskusję, naprawdę po co? Wtedy naprawdę ale będzie się pan śmiał z tego i... Ale po co tej dyskusji? Pana nie przekonamy. Państwa nie przekonamy chyba, prawda? Proszę pana, nie robimy cyrku, chcemy zapłacić tutaj. Telewizja HWDP, Piotr Biedka, Facebook, YouTube. A to znam, tak. No, proszę pana. Nic innego nie chcemy. No jesteśmy w pracy, my musimy wykonywać. WHO, maseczki są dla chorych i personelu medycznego. Ale kiedy to było? Dzisiaj, dzisiaj jest post. Sprzed 4 godzin, proszę pana. Ale to może być preparowane. Nie jest preparowane, to jest prawda, ale... My działamy na podstawie przepisów. Nie, proszę pana, na podstawie przepisów panowie nie działacie, bo nie mamy żadnego stanu wyjątkowego, nie mamy wprowadzonej żadnej ustawy, jest to tylko rozporządzenie. Stoję. Państwo nie będą agresywni jakoś. Proszę pana, jestem z dzieckiem. Spokojnie. Trzeba walczyć, pamiętaj, Niunia, o swoje prawa. I bronić naszych praw. Dobry, chciałbym zapłacić. Także słuchajcie, jak nie będziecie swoich praw bronić, to niedługo nie zrobicie zakupów, bo najpierw maseczki, a potem brak gotóweczki, a na końcu przyjdą strzykaweczki, bo tak to się, słuchajcie, skończy, a później chipy i inne głupoty. Także słuchajcie, no jakby tutaj było więcej takich ludzi i byśmy to bojkotowali wszystko, to przecież sklepy, słuchajcie, utrzymują się z... Ja tutaj przyjąłem, pan jest akurat... Sklepy utrzymują się, proszę państwa, z klientów, no. Jak tak można robić klientom, że się czegoś nie sprzedaje, no więc Ursus, faktory, omijamy Lewisa, szerokim łukiem jeździmy gdzie indziej, niech nie zarabiają. W swoim zakresie będzie zgłaszała. Ja to nie jestem stroną konfliktu. Weź przytrzymaj, Michał. Na pewno chcesz kupić te gacie? Mhm. Słuchajcie, otwieramy towar w takich sytuacjach. Towar już jest otworzony, więc my chcemy za niego zapłacić. Dobre, fajne gacie. Proszę pana, ja mogę jeszcze panu szczęścia życzyć. Mogę panu jeszcze po prostu pewne przepisy przytoczyć, prawda? Chciałbym zapłacić pudełko za to. Pudełko mi niepotrzebne, proszę pani, ja chcę zapłacić za to. Ale ja, tak jak mówię, bardzo pani proszę, może sobie mówić, proszę pani. Ale pani zakryje nawet kurtką i my po prostu weźmiemy ją kurtką. Ja chcę zapłacić, ale to, proszę pani, po co ja mam zakrywać kurtką? Pani mi obsłuży, chce zapłacić i wyjść ze sklepu. Przecież ja od pani nic więcej nie chcę. Fajne gacie, słuchajcie, czerwone, dobre na dobrą, na randkę. Do wina bardzo fajnie pasują i do świecy, nie? Romantycznie, żeby było. Pudełka są niepotrzebne, bo to niedbanie o ekologię jest, więc od razu je niszczymy. Proszę pana, jeszcze pan nie zapłacił, zepsuł mi pan dwa pudełka. Proszę pani, ja nic nie zniszczyłem, bo ja zapłacę za ten towar i jeszcze zostawię pani napiwek, żeby miała pani na kawę. Ja bardzo panu dziękuję za napiwek. Nie bojesz się? Proszę pani, proszę mi policzyć to, wystawić paragon fiskalny, żebym mógł zapłacić podatek VAT jako obywatel porządny w tym kraju. Tak, ale dał pan prawo. Jakie? Bo jest pan na live, byłem na tym internecie, a nie może pan... Jest na żywo, proszę pana. Na żywo nie można. No przecież pan jest zamaskowany. Ale RODO jest. A co to jest RODO? RODO to jest... A ja nie znam RODO. Ja znam Bongo tylko. Nie znam RODA. Ale dlaczego pan tak tego? No dobra, jak pan nagrywa, ale no... No przecież pan sam powiedział, że niech pan nagrywa. Jak pan wszedł, to pan powiedział, że nagrywa pan. No może pan nagrywać, ale nie może pan publikować. Ale ja nie publikuję. Ja lecimy na żywo. Dobrze, ale nie wiem, co z panem dyskusję. Nie przekonamy. Nie, a ja pana przekonam do tego, że pan łamie prawo w tej chwili? Bo nie ma ustawy o tym... Ale ja panu każę zakładać w tej chwili ten. Ja poprosiłem pana, no to po co pan tu jest? Maseczkę. A ja nie odmawiam, to nie jest bal maskowy. Nie jestem agresywny, proszę pana. To nie jest bal maskowy. Po prostu dmucham na zimne, aby pan jednak był agresywny. Ale to jak pan chce dmuchać na zimne, to ja proponuję wiaderko założyć. Bo przeciwko komarom, mędom i takim innym wirusom. No sam pan się z tego śmieje, bo wie pan, że mam rację, nie? Szanowna koleżanko, czy może nas pani obrazić? Bogacie tutaj stygną. Nie, proszę pana. Czy my wezwaliśmy ochronę, policję wezwaliśmy? Pan? Wezwaliśmy tą policję?
A wie pani, że pani popełnia teraz wykroczenie za bezpodstawne... Ale pani jest zamaskowana. Nieważne. Pani popełnia wykroczenie za bezpodstawne wezwanie policji. Ja chcę zapłacić za towar i opuścić sklep. Dobrze. Mogę zapłacić? Nie. Za darmo mi pani daje? Promocja jest dzisiaj w Lewisie? Proszę opuścić telefon. Ja proszę, poproszę mi skasować to i wychodzę. Proszę opuścić telefon, to po pierwsze wyłączyć nagrywanie. Ja nie nagrywam, transmituję na żywo. Nie. Na jakim pani prawie teraz działa? W razie co to weźmie się, tam sobie połowicie, nie, żeby nie robić tego. A ja zapłacę. Polecam, proszę państwa, polecam, ja koszulki sprzedaję HWDP, u mnie można na stronie kupić, nie trzeba maseczki nosić. Panowie, nie jestem wam z takimi debilami. Ale to pan jest, a pan dlaczego mnie obraża, kim pan jest? A pan kim jest, że pan mnie obraża? A dlaczego pan w ten sposób się do mnie odzywa? A dlaczego pan się do mnie w ten sposób odzywa? Że pan obraża mnie. Nie może pan, ale... A pan kim jest? A pan kim jest, że pan w ten sposób się do mnie odzywa? Proszę, niech się pan przedstawi, jak pan ma jakąś merytoryczną chęć rozmowy ze mną. Tobie nie jest wstyd. A tobie nie jest wstyd? Te gacie na ryju nosić? No gacie to się na dupie nosi, a nie na ryju. No właśnie, no to nie wstyd tobie? Ale nie, nie wstyd tobie? Za co? A za co? Ale to będzie dojdzie do bójki, będzie pan. No to nie uderzy, to ale to nie o to chodzi, nie o to chodzi. Musi pan być spokojny. Covidianin. Ale proszę mnie obrażać. No przecież on, przecież to on mnie znieważył, ten pan. No, ale tu chodzi o to, żeby... Tak właśnie nam nas podzielili w tym kraju, proszę pana. Ja nie jestem tu kasjerem, niestety. Ja rozumiem, tylko wie pan, najważniejsze jest to, żeby pan kupił... Dlaczego pan mnie obraża? Tak, chcę, żeby pan szczęśliwie wrócił do domu. Dlaczego pan mnie obraża? A bo może pan? A na jakim podstawie pan może? A mogę panu napluć w twarz? Mogę też? Mogę? Mogę panu napluć w twarz? No to właśnie, pan mnie niech nie obraża. Powinien mnie pan przeprosić. Nie, proszę pani, nie odejdę, bo ja chcę zapłacić. No to ja nie jestem. Proszę pani, jestem. Jest konstytucja, jest równouprawnienie. Ja chcę też zapłacić, stoję w kolejce. Jaki stan jest? Jest wprowadzone obostrzenia, że wszyscy mają maseczki. Stan wyjątkowy jest, słuchajcie. Proszę pani, to pani nie powinno być w pracy, jak jest stan wyjątkowy. Ale proszę pani, ja przyjechałem na zakupy, to jest opłacę. Pani, ja mam czas. Roboty mają tak. Telewizja HWDP, Piotr Biedka. Chcę wam dać prawdę i właśnie pokazuję prawdę, jak pan Kaczyński spowodował, że właśnie taki pan jest zesrany, że pan nosi gacie na twarzy. No. Na jakiej podstawie pan uważa, że cokolwiek, przeciw czemukolwiek ta maseczka pana chroni? A jak pan bączka puszcza pod kołderką, to śmierdzi ten bączek po mieszkaniu? Śmierdzi. Myśli pan, że pan będzie teraz sławny? 12 tysięcy ludzi nas ogląda na żywo, słuchaj pan. I dochodzi. I pan pokazałeś klasę, wyzywając mnie od debili, proszę pana. Nie? Słuchajcie, wypiera się ten człowiek, że jestem debilem, powiedział. No słyszał o nas 12 tysięcy ludzi. Proszę pana, jakieś 500 000 nas zobaczy do wieczora. No to po co? Ale proszę pana, proszę pana, może mi pan wpłacić darowizję na hwdp.pl. Wolę spłacić na COVID. Proszę, ma pan takie prawo, no. Albo maskę sobie pan kupi. Pan jest tutaj po to, żeby nie było agresji. A dlaczego klienci nas atakują? Czy my jesteśmy gorszym sortem? Nie. Jest równouprawnienie, konstytucja. Nie, proszę pani, proszę mnie policzyć. Ja też chciałbym zapłacić. Ale na co czekamy? Była jakaś kolejka obowiązuje. To policja nas będzie obsługiwać? Tak. No dobra, spoko. Wie pani, że kieruje przeciwko pani wniosek o bezpodstawne wezwanie policji? A tutaj takie zwykłe mają. Tym dezynfekują ręce, słuchajcie. Proszę opuścić kamerę. Proszę. Prosi, to się świnka, proszę pani. Będzie pani gwiazda, telewizji pomógł. No, będę. Zawsze chciałam. No, ja też. Autograf mogę pani dać. Nie ma problemu. Tak, jak najbardziej kasujemy. Dobra. Mężczyzna XXI wieku. Jak zawsze u tatusia w telewizji. Karton. Dobra.
Ja też kartą poproszę, proszę pani. A dlaczego pani mnie nie skasuje? Ale dlaczego? Ale czy ja jestem gorszym klientem? Nie, pan jest tak samo ważnym klientem, jak najbardziej. No to dlaczego pani mnie nie obsługuje? Proszę pani, złamała pani teraz moje konstytucyjne prawa. Pani mnie poróżniła. Dyskryminuje mnie pani, bo pani obsłużyła pana, a nie obsłużyła mnie. To dlaczego pani mnie nie obsłużyła? No dlaczego mnie pani więc nie obsłużyła? Dlaczego pani mnie nie obsłużyła? Dlaczego mnie pani nie obsłużyła? No to proszę to zrobić. Ale dla, ale po co, na co czekamy? My nie mamy ale po co policja czekać. Mi nie jest potrzebna, żeby gacie kupić. Buźki nie pokażę mi. Bohater dzisiejszego dnia, słuchajcie. Mężczyzna XXI wieku. Jak mu każą... A jak będzie trzeba obowiązek się zaszczepić, to pan się zaszczepi pierwszy. Żebyście panowie zarobili tej telewizji. Żeby co? Żebyście panowie tym zarobili chociaż. Ja proszę, go... żeby pan mi darowiznę wpłacił. hwdp.tv pomagam.pl. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Jeszcze udostępnię, to będzie więcej oglądało. 14 tysięcy, proszę państwa, 500 osób. Zapraszam dzisiaj całą galerię z wiedzy, słuchajcie, także będzie dzisiaj ciekawie. Zapraszajcie się do znajomych. Będziemy dzisiaj mieli ciekawe zakupy. Szkoda tylko, że malutka jest ze mną. Może pani nas obsłużyć? Proszę pani, proszę państwa, znowu obsługuje pani tutaj klientów, a nie nas. Czym dyskryminuje nas, proszę państwa, łamiąc nas, nasze konstytucyjne prawa. Więc tak, proszę państwa, do takiej psychozy doszło w Polsce, tak jest poróżniony ten naród, że jak nie założysz gaci na twarz, to cię nie obsłużą, nie obsłużą cię w sklepie. No. Tak to wszystko wygląda. Opublikujemy jeszcze na stronie jednej, bo zarządzam, jestem redaktorem jeszcze jednej strony. Słuchajcie, udostępnimy jeszcze w grupie. I 15 200 widzów. Zapraszamy się, słuchajcie, telewizja HWDP chce wam dać prawdę. Lepiej jak w kabarecie, lepiej by tego Bareja, słuchajcie, nie wymyślił. Znowu przyjechałem z Turunią na zakupy, słuchajcie, i znowu musi być, kurde, cyrk. No, chcę kupić gacie, słuchajcie, nie mogę gaci kupić. Zamiast gaci każą mi nosić na, gacie na twarzy, no. Straszna historia, no. Nie, my poprosiliśmy, proszę pana. Nie. Dobra. Weź kameruj. A czy teraz mnie pani obsłuży? Nie, proszę pana. No mam zasłonięte buzie. Może mnie pani obsłużyć? Nie, proszę. Nie może mnie, bo mam zasłonięte, no widzicie. Nie chce mnie pani obsłużyć. Gacie zakładam, słuchajcie. Tak jak oni wszyscy, chcę być covidianinem. Danego dnia, dobry. No nie chcą mnie obsłużyć, mimo że gacie mam na twarzy. No. Tak czy tak, no nie. Pani po prostu nie obsłuży mnie, słuchajcie, bo jestem agresywny, no. O jest, normalny człowiek, gratuluję panu. O Jezu. Jak pani mnie sprzeda teraz tej buzy, to... Brawo dla pana, szacunek, proszę państwa, brawo dla tego pana, no. Jest. Jestem, jak najbardziej przyjedzie policja. O Jezu, jak ja się cieszę, że jest z nami normalny chłopak. Pani znowu łamie konstytucję, popełnia wykroczenie, też odmawia kolejnemu chłopakowi kupić bluzę. Dokładnie. Tak samo my gacie, proszę pana. Ale wkurwiony człowiek. Muzę i do domu, tylko tyle. Chodzę tu po galerii, 15 minut, nikt nie zwrócił dokładnie uwagi. Jestem w Adidasie, a ja dbam wszędzie, o swoich pracowników, o klientów na sklepie. I ale przecież to... pani dba, ma pani szmatę na twarzy, proszę pani. To przed czym się pani jeszcze chroni? Proszę nie krzyczeć i opuścić kamerę. Bo co? Bo po prostu proszę. A ja proszę, żeby pani nas skasowała. Jest też młody człowiek, kurwa, który ma jaja w porównaniu do pani, a pani nie chce nas obsłużyć, no. Szacunek, kolego, mogę ci rękę podać? Kurwa, no jak ja się cieszę, że są normalni ludzie, słuchajcie. Jak ja się cieszę, słuchajcie.
A pan jest dumny ze swojej pracy, no nie? Pan chyba powinien strzec porządku prawnego, a nie stać i patrzeć, czy gacie ktoś ma na twarzy. Porządku prawnego, tyle policja. Nie ma pan. A nie wstydzi się pan? Słuchajcie i zobaczcie, czego używają do dezynfekcji ludziom, no nie? A słuchaj, a czyli jak my tu stoimy, to już byśmy dawno wyszli z tego sklepu. A my tu stoimy dłużej. Taką dziewczynę znają, na telewizji pokażą. O właśnie. A pan szuka kogoś, to możemy zaapelować, jak pan chce, może pan się zaanonsować. Ja tu służę ludziom, proszę powiedzieć, pan tutaj poszukuje jakiejś pięknej dziewczyny, jakby pani jakaś chciała się tu z panem na kawkę wybrać, zapraszamy, faktory. Pan bardzo chętnie tutaj pójdzie na kawę. Wiemy, że durne obowiązki każą mu wykonywać. Tak prywatnie byśmy mogli się pewnie dogadać przy piwie, ale... Słuchajcie, tam też jak się wchodzi, pokażę wam jeszcze na samym tutaj wierzchu. Foliowe mają te. I tu ponownie ten gównopłyn. Jest, słuchajcie, cieszę się bardzo, że jest z nami chłopak, który też chodzi po galerii. Nic się nie działo, dopiero tutaj weszliśmy. Jakaś nawiedzona kobieta po prostu tutaj ma jakiś problem. To od razu jest. O, siemano! Witam tutaj, przyjechał kibic, fan HWDP TV, faktory. Jak zobaczyłem, że to jest też faktory, bo ja tu blisko mam. Kurczę, od razu no. I 17 tysięcy na live nas jest, kochani. Udostępniamy, robimy dzisiaj z Biedką zakupy. Zapraszam was, dzisiaj robimy zakupy. Proszę pana, a jak ktoś będzie chodził z kołkiem w tyłku, to też będzie pan chodził z kołkiem w tyłku? Ale jaki jest chodzenia z kołkiem? A jaki jest chodzenia z tą maseczką? No, czy pan wie, że pan sobie krzywdę robi? Niekoniecznie. A na przykład, no dobra, a w Iranie od 50 lat pan ma zaszkodzoną tą maskę. Ale jesteśmy takimi samymi ludźmi. Wie pan, że tą maskę powinien pan zmieniać co 30 minut? Maksymalnie? A pan ile to ma? Dotyka pan ją? Pan powinien mieć ją sztywno założoną i nie powinien jej pan dotykać. Jaki jest sens dotykać maski, w którą pan chucha? To jest jedyne, co pan sensownie powiedział. Jedyne? Chyba wszystko. Bo na przykład było coś takiego, że ty, co nam kazali przykładowo w lato, na przykład, że na powietrzu nie można było chodzić, trzeba było bez maski. Wie pan, że jest specjalna procedura, którą trzeba tą maseczkę ściągać, a pan ją cały czas poprawia. I pan teraz ma ręce niezdezynfekowane, dotyka pan radiostacji i za chwilę pan dotknie czegoś innego. To jest właśnie ta głupota tego społeczeństwa. To jest coś takiego, że powinniśmy założyć na twarz i nosić je cały czas i dotykać twarzy. No właśnie. No właśnie, no ale to pan wie dokładnie, o co chodzi. To wynika z mojego, że ja dotykam. Proszę pana, może pan nas kasować tutaj za to? Pan znowu obsługuje klientów, a nie mnie. Łamie pan moje konstytucyjne prawa. Czy pan sobie zdaje z tego sprawę? Ty masz jaja, chłopaku? Masz w ogóle jaja jakieś? Każą ci to robić i ty robisz takie durne rzeczy? Jesteś dumny z tego? Dziewczyna będzie dumna z ciebie? Może chłopak, nie wiem. Nie chcę nikogo obrażać. To jest obłęd, drodzy państwo, no. Wie pan, że sobie pan teraz szkodzi? Wie pan, że może pan dostać grzybicy płuc? Pan jest niemowa. Nie, no taki wygadany był na początku. Słuchajcie, ja to zrobiłem na patencie. Pudełka nie są nam potrzebne, żeśmy je tutaj pognietli, bo nam pudełka, my dbamy o ekologię, żeby po prostu więcej się w śmietnik zmieściło. Chcemy zapłacić za gacie i chcemy wyjść, nie? Tak, tak. Jest ochrona, także nieźle. Tutaj przyszedł. Przyszedł kolega wspierać nas, także szacun, zobaczył tutaj fan HWDP. Robimy dzisiaj zakupy, będziemy wchodzić tutaj wszędzie. Jak już przyjedzie policja, to niech, słuchajcie, niech lata z nami tutaj, niech nas asekuruje, żeby nas covidianie nie napadli, bo agresja totalna. Policja, to niech chodzi z nami do każdego sklepu i niech on nas kasuje. Jest, protest rolników. Słyszałeś, co to jest? Ale on to musiał powiedzieć, wiesz, on musiał to powiedzieć, no ale to wiesz, daj spokój. Mnie to tam zachodzi. Daj spokój, mnie to tam w ogóle nie interesuje. Tak, kochani, nie robimy zakupów w sklepie Lewis, faktory, nieprzyjemna usługa tutaj, słuchajcie, ta pani właśnie za mną, co stoi, bardzo nieprzyjemna. Przecież pani ma zamaskowaną twarz. Wie pani, że nie widać w ogóle pani emocji? Ja się boję pani. Nawet pani emocji nie widać.
Także nie robimy zakupów, słuchajcie, ten sklep płaci tutaj naprawdę bardzo duży czynsz. Jeżeli on nie zarobi na ten czynsz, to nie będzie miał prawa istnieć. I właśnie w ten sposób powinniśmy się zachowywać. Lewis, oceniam. A sam noszę, słuchajcie, gacie, bo lubię właśnie, bo lubię dobrą bieliznę, żeby oddychała, ale no niestety nie w tym sklepie, już na pewno nie kupię. A jeszcze niedawno właśnie byłem tutaj, ile? Niespełna ile? 2 tygodnie, 3 tygodnie temu dla siebie kupowałem, przyjechałem teraz z bratem i nie było problemu. No i jak konie zobaczyli w telewizorze, w wyznaczniku właśnie naszego życia, słuchajcie, zobaczyli, że jest żółta strefa i koronawirus, który się cofał, który był w odwrocie, już znowu przyszedł. A dlaczego? Pani składa. Ale w jakim celu policja? Coś rozmawia, ja nie słyszę niestety. W jakim celu policja? Czy policja będzie teraz pracowała w Lewisie? Będzie nas obsługiwać? Przecież pani jest ekspedientką, pani jest zatrudniona po to? Po to? Ale na co nam ta policja? Proszę pani, ja pani wzywam, żeby pani nas... żeby chcemy zapłacić za gacie. Ale ja chcę, żeby pani nas obsłużyła, bo pani robi problem. Ale dlaczego? Na jakiej podstawie pani nas nie obsłuży? Niech pani mi powie, poda przepis prawny. No ale to no jak nie? No to nie. No koleżanko droga, no jesteś w pracy, to mnie obsłuż do cholery jasnej, a nie robisz mi tutaj cyrki przedstawienie. Ale na co mi policja? Na co mi policja? Proszę poczekać. Ale na co? A pielęgniarka też przyleci? Jak najbardziej. No to proszę wezwać. Ale my nie mamy czasu, my chcemy zrobić zakupy i wyjść ze sklepu. Bo jeszcze musimy dalej zrobić zakupy. My też mamy czas. Ale pani płacą za to, że pani nie obsługuje klientów? Proszę pani. Czy pani za to płacą? Proszę pana, poczekajmy na policję. I tak, słuchajcie, będziemy traktowali jutro, traktowani, jak nie zawalczymy o swoje prawa, słuchajcie, bo do takich dziwnych rzeczy będzie dochodziło cały czas. Nie możesz się wybrać z dzieckiem na zakupy, nie możesz wejść do sklepu, bo jesteś traktowany jak trędowaty. No jestem człowiekiem zdrowym, nie mam problemu ze zdrowiem. Jak wiemy, WHO nawet ogłosiło, że maseczki powinni nosić osoby chore i lekarze. Więc nie rozumiem problemu, nie rozumiem zamieszania, słuchajcie. Jutro protest, 10, plac Zawiszy, startujemy. Zawalczmy o naszą wolność, o naszą niepodległość, bo takie sytuacje będą się zdarzały ciągle. No już byśmy z 10 razy te gacie kupili. Także ale proszę pana, jeszcze raz wzywam pana, żeby pan mnie obsłużył. Czy pan pracuje jako ekspedient, czy pan pracuje jako pozorant, ekspedient? Nogi mnie bolą. Mężczyźni XXI wieku, słuchajcie. Nogi mnie bolą. O, właśnie wyszedłem z Arkadii, spokój, cisza, spokojnie zrobiłem zakupy w H&M, Piku i Rossmanie. No dokładnie, no, ale tu jakieś nadgorliwce się trafili, słuchajcie. Nie rozumiem, o co lotto, ale no będą najsławniejszym sklepem w Polsce dzisiaj. 18 500 osób na live'ie. Udostępniamy dalej. A pani czy w ogóle czymkolwiek się interesuje jako młoda osoba? Ma pani jakieś zainteresowania? A ja proszę mnie obsłużyć, no prosimy się nawzajem. Pani robi cyrk, zapłacilibyśmy za gacie i wyszli. Opuść kamerę. To po pierwsze. A po drugie? Interesuje się pani czymś? Wie pani, że pani już tą maseczkę powinna zmienić? Dobrze, ja będę wiedziała, kiedy mam. Aha. Proszę opuścić kamerę. A dlaczego? Proszę opuścić kamerę. W jakim celu? Jak nie, pani uważa, że naruszam pani dobra osobiste? Po drugie, czuję się bardzo niebezpiecznie w pana obecności. A ja też się czuję niebezpiecznie, bo nie widzę pani emocji. Ja się uśmiecham, zobaczy pani ząbki szczerzeń. Bardzo fajnie i elegancko się cieszymy. Więc nie ma się czego pani bać, ja jestem człowiekiem. Z pieniędzmi, z gotową. Przyszedłem płacić do sklepu za gacie, słuchajcie. Więc nie rozumiem, dlaczego pani robi problem. Przecież pani jest ekspedientką. Wiecie, wie pani, że zgodnie z artykułem 135 kodeksu cywilnego ma pani obowiązek sprzedać mi towar? W momencie, kiedy ma pan maseczkę. A gdzie tak jest napisane? Gdzie tak jest napisane? Ale pani mi coś przytacza, a nie potrafi pani podać przyczyny prawnej. A pani się nakręciła jak Katarynka? Bardzo proszę opuścić kamerę, jeszcze raz. Pani się nakręciła jak Katarynka? Ja proszę mi obsłużyć. Ja jestem klientem, nie jestem gorszym klientem od innych. No to proszę mnie obsłużyć. No nie, właśnie nie szanuje mnie pani, bo łamie pani moje konstytucyjne prawa. Wie pani, że każdy człowiek w Polsce jest równy? O tym mówi konstytucja. Pokażę pani zaświadczenie. Suwerena. Zobaczy pani. Czy zna pani konstytucję? Czytała ją pani kiedyś? Tak, proszę pana. To co świadczy? Ale o czym? Pana z panem nie będę dyskutować. O czym świadczy artykuł 4? No to nie będziemy, proszę pana, rozmawiać. A nie będziemy rozmawiać. A wie pani, że teraz jak pani wzywa tą policję, to tej policji może potrzebować ktoś, kto naprawdę jej potrzebuje do kolizji, bądź albo jakiegoś pedofila, żeby złapać? Zobaczy pani. Pokaż, to jest tablet. Tak. Zobacz, bo ja mam taki.
Dziecko może usiąść. Co ma stać? Jula, chcesz usiąść? Pewnie. Tu pan ochroniarz zaproponował, chcesz usiąść? To leci. Też mamy plac zabaw. Też mamy plac zabaw. Tam dalej też jest plac zabaw. To daleko. Zawsze na pewno ciekawie niż tutaj. Czytali panowie artykuły konstytucyjne? Ja czytałem kiedyś. Już dawno. I co pan powie prywatnie o tym, co się dzieje teraz? O prywatnie niestety nie mogę się powiedzieć. Nie. Szkoda, bo bym pogadał chętnie. Ja też bym chętnie porozmawiał, no, ale niestety w pracy jestem. Piotrze, dokumentujesz wykroczenie z artykułu 135 KW i 51 Konstytucji. No. No dokładnie, kochani, musimy walczyć o swoje prawa, bo jeżeli my nie zawalczymy o te prawa, no to te prawa zostaną nam odebrane na zawsze, bezpowrotnie, słuchajcie. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś po prostu te prawa nam odbierał. No pani nie chce gadać, nie potrafi wytłumaczyć przyczyny prawnej, ona nie obsłuży mnie, bo jestem agresywny, tak powiedziała. Przecież jest po prostu obłęd, słuchajcie, co się dzieje, no. No to na następny raz nas ktoś nie obsłuży, bo mam niebieską kurtkę, no, albo nie wiem, fryzura moja się nie podoba, więc to jest po prostu, słuchajcie, dramat. Walczcie o swoje prawa, kochani, bo zobaczycie, że zaraz zakażą nas sam szczekać przed wejściem do sklepu, no. Jak nie będziemy o swoje prawa walczyć. Jutro godzina 10, plac Zawiszy, widzimy się na proteście. Wspieramy rolników, startujemy stamtąd. Przedsiębiorcy wspierają rolników, także większe grupy społeczne wspierają rolników. Będzie bardzo dużo ludzi i mam nadzieję, że w końcu odwołamy to gówno, które nam zafundował rząd w celu prowadzenia swoich interesików. Widzimy, jak społeczeństwo jest podzielone, słuchajcie. Tak, udało się, chciałbym zapłacić. Także słuchajcie, proszę pani, a czy może mi pani napisać oświadczenie, że pani odmawia mi sprzedaży? Dobra, pozdrawiam, do widzenia. Może mi pani napisać oświadczenie, że pani odmawia? Nie. Bo ja panią pozwę do sądu. Dobrze. Świetnie. No to dobrze, czekamy na policję, teraz ja panią pozwę do sądu. Dokładnie. Dzisiaj WHO, słuchajcie, przypadkiem przyznało się, że maseczki nic nie dają, powinni je nosić osoby chore oraz oraz lekarze. No. Także nie rozumiem tego durnego gówna, które nam fundują. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, żeby ta kobieta była po prostu, nie wiem, nie chcę mówić, że tempa, bo nie chcę nikogo obrażać, ale no niedouczona i nie, bo nie, no po prostu jak jest pracodawca, to słuchajcie, powinien im przygotować jakiś dokument, nie wiem, na który mają się powoływać, a ona powiedziała, że mnie nie obsłuży, bo jestem agresywny, no. Dokładnie, ta pani powinna właśnie stracić pracę za to, że przytrzymuje mnie z małym dzieckiem, słuchajcie, nie będę malutkiej pokazywał, ale jestem z malutką. Piona, bronimy swoich praw, tak? A ile już tu jesteśmy? Już jesteśmy, kochanie, tutaj, nie wiem, z 30 minut, więc wszyscy powinni zmienić te maski. No to pół godziny i ta policja idzie tu. Jeszcze poczekamy, słuchajcie, no. Ja tu mogę stać też w minutę. Przypominam, że może zawsze usiąść. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. No, tam też wyspa wyobraźni. No jest dzielna. Moja wyobraźnia, proszę pana, działa, jak widzę takie debilizmy, no. Jak widzę debilizmy, że wzywa się w tym kraju policję, żeby kupić gacie. No ludzie, kochani, no to jest debilizm, proszę pana. No gacie chcę kupić, ludzie, kochani, gacie, chcę po prostu kupić, zapłacić za gacie i wyjść stąd, no. I nie chcę mi sprzedać gaci, no nie mam, jestem pełnoletni, no mam prawo gacie na dupę kupić, no słuchajcie, no. Nie mogę. Bo nie mam gaci na ryju, no. No gacie się na ryju, na dupie nosi, nie na ryju, no. Tak to wygląda, słuchajcie, Polska, XXI wiek, słuchajcie, pojawiły się komputery, pojawiły się smartfony, tablety, internet, a nie możesz kupić w sklepie gaci. Proszę pani, pani przetrzymuje mnie tutaj i ogranicza mi pani moją wolność. Chcę kupić gacie i wyjść, opuścić pani sklep, jak pani się... Zobaczcie, to jest durność. Ona się boi o swoje zdrowie, że ja już zarażam, no nie? To zamiast sprzedać te gacie i się pozbyć takiego pana natrętnego, to ona dalej brnie w to i mnie przetrzymuje. I siedzę, ja tu chucham i tak dalej. No to czego, ona się boi, czy się po prostu nie boi? No ja nie rozumiem tego wszystkiego, no. Na radę, Marek.
Przecież już dawno by, słuchajcie, mnie obsłużyła. Tu następny, bo... Ale my też do kasy, proszę pana. Czy pan mnie dyskryminuje? Odmawia pan mojego... Odmawia mi pan sprzedaży? Czy pan odmawia mi sprzedaży, gaci? Nie, spoko. Pan jest niewidomy i głupy. Takich ludzi przyjmują do kasy. No czekajcie, podłączę powerbanka, bo to się zapowiada niezłe kino. Bez biletów, pamiętajcie, za dobre show, 5 zł, pomagam.pl. Oczywiście to mówię sarkastycznie, ale no, no przecież to jest, słuchajcie, żenujące, co się dzieje. Żeby kupić gacie, to czekamy na policję, nie? A możemy kierować do sklepu? Pan jest niemową. Pan jest niemową. Czy jest ktoś kompetentny w tym sklepie, ja się chciałbym zapytać? Nie, pan wygadany był na początku, jak wyszliśmy. Tak, dokładnie, kochani, oni są dalej w tych samych maseczkach, więc oni sobie sami szkodzą, no. Nie potrafią, po prostu dotyka tej maski, poprawia sobie, więc to pan zaraża ludzi, on naraża ludzi, bo dawał torbę, a słuchajcie, nie dezynfekuje rąk, chodzi bez rękawiczek, zobaczcie, że on bez rękawiczek zasuwa, nie dezynfekuje rąk, poprawia sobie tą maseczkę. I on naraża bardziej ludzi niż ja w tej chwili, słuchajcie, bo ja chcę zapłacić za gacie i chcę stąd wyjść, no. Także tak robicie zakupy. Ja to, proszę państwa, o, zobaczcie, no to już się nie nadaje ponownie do sprzedaży, więc muszę za to zapłacić, prawda? Otworzyłem towar, tak jak chce wam się pić w sklepie, otwieracie puszkę, nie chcę z tym wyjść, prawda, nie oddalam się, tylko proszę, tutaj wzywam, żeby mnie ktoś obsłużył. Mam gotówkę, mogę zapłacić kartą, słuchajcie, ale nie mogę, bo po prostu... Nie wypełniam jakichś chorych ich dziwnych zasad, które są niezgodne z prawem. Z dwoma kawałkami śmietana. Powinni, dokładnie, to dokładnie. Powinni stracić pracę i to powinno się tak, słuchajcie, odbywać. Weź spróbuj zadzwonić pod ten numer. Nie wiem, czy tu mają telefony, czy może jakiś kierownik oddzwoni. Słuchajcie, także nie polecam, słuchajcie, nieprzyjemna obsługa. Oczywiście jest nas 19 tysięcy ludzi, oceny w Google możecie wystawić. Sami widzicie, jak ktoś się zachowuje. Nie namawiam, ale zachęcam do oceniania maile do tego sklepu, słuchajcie. Sami wiecie, jak to powinno działać, jest nas prawie 20 tysięcy. Także słuchajcie, niech dostaną później po premii, niech się zastanowią, co robią. O, dzień dobry, kolejny kołpak. O, ja mogę cię przytulić? Tak. O, jak fajnie, fajnie. Oglądałem, mówię, siemanko. Ja mogę filmować, tak? Mogę filmować? Tak. Bez problemu. Słuchajcie, przyjechał dzielny chłopak. Jeszcze raz szacuneczek wielki. Normalne zachowanie, lajk na życie. Przyszedł mnie kolega wspierać. To moja córunia. Wiem. Córunia. Dzielna też. Nie boisz się? Nie. Gorzele, cyrki są. Ale ja nawet nie mam czego się bać, ja tu mogę spać do rana. Ja tu mogę być do rana, nawet mogę tu spać. Cura mówi, że może być do rana, słuchajcie. Bardzo chciałbym zapłacić. No, no słuchajcie, policję wezwali, żeby no, kurczę, żeby gacie kupić. No przecież to jest absurd, no słuchajcie, absurd. No sama ma już tą maseczkę na tej twarzy tyle czasu. Dotyka tej maseczki telefon. Ona się dusi, dusi się złapie, dokładnie, później pójdzie do lekarza odszkodowania, dokładnie, powiedzą jej, że w konstytucji jest zapisane, dokładnie, że... Nie ma obowiązku. Dokładnie, nie? Dokładnie tak. No. No przecież to jest chore, słuchajcie, przyjechał kolejny człowiek mnie wspierać. Dziękuję wam bardzo serdecznie. To jest właśnie ten szacunek, który właśnie oddajecie mi. Także fajnie, o, gada sobie pan z córeczką, fajnie, zajebiście, słuchajcie, cieszę się bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że to jest taka solidarność. Dawajcie, wbijajcie do tego faktory, zróbmy im tutaj koncert życzeń, zaśpiewajmy im tutaj 100 lat, niech wiedzą, że po prostu gacie to się nosi na dupie, a nie na twarzy. No. Hejka, jaka to galeria? Faktory Ursus. Punkt sprzedaży Levis. Także wbijajcie. Może znowu sobie zrobimy tutaj ucztę, zjemy pizzę tutaj, bo nudzi nam się już tutaj. Muzyczkę jakąś damy radę włączyć.
Także fajnie, jeszcze raz Ci dziękuję, że przyjechałeś, kolego, super, zajebiście, naprawdę się cieszę. Bardzo dużo to dla mnie znaczy, naprawdę, że, ja cię oglądam cały super, czas, że jest normalny facet, który kurwa potrafi przyjechać i wesprzeć mnie. No dokładnie, to drugi holowat. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Bo on wszystko jawnie robi. Dokładnie, a oni po prostu pod pretekstem, ale ona nawet nie potrafi mi, słuchaj, powiedzieć dlaczego nie. Nie, bo nie, ochronę wezwali, żebyśmy my się nie zachowali agresywnie, nie? Każdy chce zapłacić. No dokładnie, ona nam mówi, że my ją zarażamy, że ona się czuje niebezpieczna. Ona jest zabezpieczona. No zabezpieczona jest, dokładnie. No. Czekamy, słuchajcie, niezły show. Prawie 20 tysięcy ludzi na live, w szoku jestem, także nieźle. Udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie. Dokładnie, dokładnie. Bardzo mądre rzeczy. Tym bardziej, że macie, słuchajcie. Macie. Dokładnie, polecam, koszulki już niedługo, strona HWDP, www.hwdp, u mnie nie trzeba nosić maseczek. Także wiesz też, o co chodzi, nie? Przecież kłócą ludność, nie? Tak. To są szmaty z kawałkiem sznurka. O, córka mówi, szmaty z kawałkiem córka. To będzie drugi stan wojenny, nie? Bo ludzie sobie tak, nie pozwolą. Dokładnie tak. Ze sobą się dokładnie. Drze, ale jak przyjdzie co do czego, nie? Dokładnie, dokładnie będzie tak. Dym. Będzie dym, dokładnie. Będzie dym. Także tak to, słuchajcie, to kochani, wygląda. Czy może pani mnie obsłużyć? Szanowna pani ekspedientko, bardzo bym panią poprosił. Niech pani mnie obsłuży. To jest dyskryminacja. Tak, to jest łamanie naszych konstytucyjnych praw, dokładnie. Wszystkich obsługuje, tylko nie nas, czyli jesteśmy gorsi. My teraz mówimy o LGBT, my teraz mówimy o ludziach innego wyznania, my teraz mówimy o różnych innych rzeczach, które niby jest dyskryminacja, słuchajcie, a nie możemy kupić gaci w sklepie. Dokładnie, osoby niepełnosprawne, brawo dla pana oskoleniarza, dokładnie. Wszystkich te grupy, które pominąłem, serdecznie przepraszam, ale jest tych grup bardzo dużo. A nie możemy po prostu my, ludzie, normalni obywatele, którzy też pracujemy, wiecie, że dla was robię ciężką robotę, pracuję jak tylko mogę, latam. Wyjechałem z bratem dzisiaj z córką na zakupy, jeden dzień, który mam wolny. A wie pani to, że pani wykracza, przekroczenie? O, pani mówi, że najdobrze. Ja z państwem nie będę rozmawiała. Ale dlaczego? Ja nie chcę z panią rozmawiać, bo pani nie jest w moim typie. Dlatego, że ja chcę tylko kupić gacie. Każdy wolny Polak w kraju, artykuł 135 o tym mówi, że ma prawo poruszać się dobrowolnie, bez ograniczeń. Bez żadnej przyczyny. A pani ogranicza ludzi. I dyskryminuje się tym. Brawo. A pielęgniarka też będzie, bo ja się boję, że mnie pani zaraziła. Bo dotyka pani wszystkiego, nie dezynfekuje pani rąk. A zna pani ustawę o wolności? Zna pani konstytucję? To zna to, że ja nie wyraziłam zgody na nagrywanie. Ale przecież pani jest zamaskowana. Pani nie wie. A ja mogę pana pozwać. No to niech mnie pani pozwie. Ja też zrobię to. No, proszę bardzo. Proszę panią, a jak pani będzie miała sraczkę, to pani bez obiegu przejdzie? Bezobjawowo? No to proszę nas obsłużyć, proszę pani, bo przetrzymuje pani mój czas. Mój czas, proszę pani, to jest... I to młodzi ludzie tak dali się wkręcić tej psychozie, bo oglądają TVP1. Prostytucję. Że to się w głowie nie mieści. To starcy, ja rozumiem, się boją, nie? Tak, tak. Ale młoda dziewczyna, dokładnie. Ale młodzi tak. Ludzie, po prostu niby inteligentni, tak? A po prostu wierzą w te kocopoły, które nam wciskają każdego dnia. Milion ludzi poumierało. Dokładnie. Takim czymś każą psikać ludziom ręce, słuchajcie. A pan Kaczyński bez maseczki. Ale ja też zapraszam z tej strony, chciałbym zapłacić gacie, proszę pani. Odmawia mi pani? Dlaczego pani mi odmawia obsługi? Nie, gotówką, proszę. Dlaczego pani mi odmawia obsługi? Bo nie ma pan maseczki obsługi. A to teraz wyznacznikiem jest posiadanie maseczki? Na jakiej podstawie prawnej? Proszę mi przytoczyć. Obsługa. A, no, słyszeliście, drodzy państwo, więcej nie trzeba mówić. Po prostu nie, bo nie. Kurwa, państwo pisowskie. No. Nie, to jest absurd, że w ogóle w głowie się nie mieści. Oni nas tymi maskami chcą zamordować przez choroby. Poza tym, proszę pani, ja dokumentuję przestępstwo, które pani popełnia. Tak, pani dotyka wszystkiego, nie dezynfekuje pani rąk, później następnej rzeczy dotyka, ludzie następni to dotykają. A pani mówi, że... A w kawiarni pani w masę też je? Brawo! Albo dwie maski założone. I wtedy jak... Tak, znam do której grzy, dokładasz dwie maski, tu masz żółkę i tu jest... Dobra jest, nie? Znam to. Widzisz, jaka ty jesteś, kwiatuszku mądra? TikToka znam to. To ja coś pani przeczytam, proszę pani. Później nas ocipują i człowiek w ogóle będzie chodzić jak pies
na łańcuchu. Kto zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie lub handlu detalicznym lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym ukrywa przed nabywcą towar, popełnia wykroczenie, proszę pani. Czy pani zdaje sobie z tego sprawę? I na kogo? A możecie panowie nie utrudniać, jeśli sobie przejść. Ale my chcemy zapłacić tak jak pani, czy jesteśmy gorsi, proszę pani? Ale z boku, proszę pani. Ale ja chcę zapłacić tak jak pani. Ale my nie mamy. Ale ja mam, nie mam pretensji, ja chcę kupić towar. Czy ja jestem ale czy ja jestem gorszy od tej pani? Jak? Jak, proszę pani? Proszę powiedzieć, jak się zachowuje. Niech pani się wypowie. 21 tysięcy ludzi nas ogląda. Niech pani powie, jak się zachowuje. Pani się zachowuje mądrze. Tak, wyzywa. Czy pani uważa, że noszenie gaci na twarzy to coś daje? Tak. Nie, nie zajęliśmy. Stoimy w kolejce. Stoimy w kolejce, tak jak pani. No jest kolejka. Ale no dlaczego mam się przesunąć, jak jeszcze nie zapłaciłem? To pani ma dwumetrowe ręce? Czy kim pani jest? Nie wiem. Ale nikt nie musi się usuwać, proszę nas policzyć. Nie musimy się usuwać, chcemy zapłacić i wyjść. Czy jesteśmy gorsi? I co pani próbuje tutaj osiągnąć? Proszę państwa, proszę zobaczyć. Znowu kolejni klienci są obsługiwani, a pani nas nie obsługuje. Droga pani, przetrzymujecie nas tutaj nielegalnie. Chcemy zapłacić za towar, który rozpieczętowaliśmy i chcielibyśmy się oddalić z tego sklepu. Tak właśnie jest pisowskie nasienie. Ale jakie to uparte, jakie to przeprawy mózgi. Ma. Tak, dokładnie. To wypoczone ludzie są. Wujek jeszcze daje przykład młodszym dzieciom. Tak. Lewis, wypoczone, no nie? Ludzie są. Oni są zaślepieni jak koni, jak koniowi założysz klapki na oczy, tak lecisz w jedną stronę tylko. A atest na ten płyn to jest? Wszystkiego dobrego. Poproszę. Pani. Poproszę atest. Poproszę atest na ten płyn. Dzień dobry. Poproszę atest. Dobrze, poproszę postawić. Mamy atest na to? Tak, oczywiście. Bo jak ja bym tym dziecku popsikał ręce, to chciałbym wiedzieć, czym sikam dzieciom ręce. Proszę atest. Może mi pani na to atest dać? Pani jest niemowa. Czy może mi pani dać atest na ten płyn? Proszę pana, proszę mnie nie nagrywać. Opuścić kamerę. Może mi pani dać atest na ten płyn? Proszę mnie nie nagrywać. Proszę mnie nie nagrywać. Na razie mi się nie nudzi, a później mi się będzie nudzić. Bo pewnie jak to jest to z tej nudzie będzie. To już jest wybrany mózg, ludzie mają, wybrany mózg. Chcesz chodzić do maka, kupujesz maka masala, a mek dalej siedzi. Tak, i możesz jeść. To tam nie ma korony? Nie, nie ma. Tam nie ma. Ale chodzi o to, żeby po prostu wszystkich tak nastraszyć. Tak, dokładnie, żeby sprać ludziom mózg, żeby się bali własnego cienia. Proszę popatrzeć na ogłoszenie się operatora. Dzień dobry, proszę pani, znajduję się w punkcie, moje nazwisko Kobietka, Piotr, jestem dziennikarzem, proszę państwa, przyjechałem prywatnie na zakupy, otworzyliśmy towar, chcielibyśmy za niego zapłacić, a niestety panie nie chcą nas obsłużyć, prosiłbym o pomoc, ponieważ są łamane moje prawa konstytucyjne. Między innymi prawo do wolności, między innymi prawo z artykułu 135 kodeksu cywilnego. Panie nie mogą ukrywać towaru i nie mogą mi odmawiać sprzedaży tego towaru. A czemu panu odmawiają? Z jakiego powodu? Bo ma poprzyjechać policja i policja. Bo pan nie ma maseczki? Tak, podobno, nie mam maseczki, jestem agresywny. Wiem. Mają prawo panu odmówić? Nie mają, proszę pani. Nie, proszę pani, a artykuł 4. Nie, proszę pani, myli się pani. Ale na jakiej podstawie? Jest ustawa jakaś? Jest stan jakiś wyjątkowy? Rozporządzenie nie ma mocy prawnej, proszę pani, proszę się dokształcić. Ja nie krzyczę, tylko mówię, bo jest głośno. Czy pani jest świadoma tego, co pani mówi? Jest pani policjantką? Kim pani jest? Czy jest pani tylko dyspozytorką? No to ja wzywam patrol. No to ja wzywam patrol. No to co mam zrobić, jak zniszczyłem opakowania teraz? No to będę pociągnięty do odpowiedzialności karnej. To ja proszę o przysłanie patrolu tutaj. Bo ja nie mam zamiaru tutaj spać. Jest moja wolność ograniczana. Chciałbym wyjść ze sklepu, bo się zaczynam denerwować. Jest mi gorąco. Jestem z dzieckiem i proszę o przysłanie patrolu. Ale o co chodzi? Dlaczego? Bo co tam się stało? Dlatego, że odmawiają mi obsługi. Te panie, otworzony jest towar, chciałbym za niego... Nie mają prawa, myli się pani. Proszę mi powiedzieć, na jakiej ustawie. Nie, proszę pani. To proszę mi podać imię, nazwisko, złożę na panią doniesienie.
Tak się, proszę Państwa, odbywa w polskim prawie. Oni nawet już nie respektują naszych praw. Dzwonimy jeszcze raz. Dzień dobry, proszę pana. Chciałbym prosić patrol do galerii Faktory na Ursusie. Co tam się dzieje w galerii Faktory? Proszę pana, przetrzymują nas tutaj nielegalnie, ograniczają nasze swobody obywatelskie, łamana jest konstytucja. Pana swobody obywatelskie ogranicza, proszę pana. Ekspedientka sklepu Lewis. No chciałbym kupić, otworzyłem towar, chciałbym za niego zapłacić, a niestety nie mogę. Ale dlaczego? No nie wiem, nie chce mnie obsłużyć, proszę pana. No łamie artykuł 135 kodeksu cywilnego. Proszę pana, co tam się dzieje alarmowego, że musi tam policja jechać? No oni wezwali patrol, więc ja też wzywam, proszę pani. No to proszę pana, jeżeli wzywa, jest pan patrol tam wezwany na miejsce, zatem proszę nie blokować linii, policja nie przybędą na ja miejsce, proszę, żeby pan wezwał patrol z inicjatywy Piotr Biedka, bo ja czuję się poszkodowany, proszę pana. Gdzie mam zadzwonić? Do księdza? Z pana inicjatywy nie będę wzywał tam kolejnego patrolu. I co, ten patrol będzie wspomagał pierwszy patrol? No tutaj gaci nie chcą mi sprzedać, więc ja chciałbym, żeby mi ktoś pomógł sprzedać gacie, no. Proszę pana, tam zespół policji jest już zadysponowany, zatem nie będziemy do sprzedaży gaci dysponować kolejnego patrolu policji. Proszę nie blokować linii. A kiedy patrol przyjedzie? Bo ja nie chciałbym tu spędzić północy. Proszę pana, galeria... A z kim rozmawiałem? Tak. A z kim rozmawiałem? Jeszcze raz? Tak, sklep Lewis. Tak. Zatem proszę tam oczekiwać na... A z kim rozmawiałem? Z kim miałem przyjemność? Kto był na dyspozycji? 31. Dziękuję bardzo. Czekam na radiowóz. On miał jaja, dlatego uciekł. Bo wie, kiedy uciekł. Paranoja. Cześć, Owitko. Ogłoszenie od kancelarii prawnej jest związku z łamaniem praw przez sprzedawców. Tutaj podany numer do kancelarii prawnej, która złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez sprzedawców artykułu 191 kodeksu karnego. One uciekają, sprzedawcy, ode mnie. Zmuszają się do określonego zachowania, zmuszają się do założenia marki, podejrzane o zachorowanie, to nie są osoby, które sobie chodzą w zdrowe, tylko które muszą mieć jakikolwiek objaw opiekuńczy codziennie. Tak więc pani łamie prawo i mam nadzieję, że ta pani nie słyszy. No pani nie chce słyszeć, no. No pani niestety, ale pani łamie prawo. Wiele praw pani w tym momencie łamie. Tak więc ja do ciebie jeszcze za chwilę stronie. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dzięki, pozdrawiam, hej. Słyszała pani? Pani musi uszy umyć. Także tak to wygląda, słuchajcie. Cyrk na kółkach. Galeria Faktory. Sklep Lewis. Tłumy są, słuchajcie, że mogą sobie pozwalać na lekceważenie klientów. No tłumy, tu powiem wam, tłumnie tu jest. Wszystkich jest tak dużo, że po prostu dramat. Zapraszam tutaj, że pan kupił, bo pan... Bo pan mnie zaprasza, żebym ja kupił, a panowie... Bo pan nie kupił produktu, pan to zniszczył, prawda? No ale proszę pana, no to chcę zapłacić. Dobrze, to idę zapłacić. Proszę mnie, słyszycie kuriozum? Pan zniszczył produkt, ale nie chcą mi policzyć, żebym za niego zapłacił. Zobaczcie. Proszę mnie obsłużyć. No proszę pana, żarty pan robi, no wzywał mnie pan do zapłacenia, no ja chcę zapłacić. Ja mówię, że pan zniszczył produkt, bo w innym wypadku to tak jakby pan... No to chcę zapłacić, no proszę mi przyjąć. Proszę, no proszę wezwać tą kobietę niekompetentną. No proszę pana, no. No to ja wychodzę, no. Ale proszę naprawdę, bo jest policja wezwana, sam pan ten. Sam pan ten, no ale no to proszę mnie policzyć za ten towar. No. Ja nie jestem kasjerem. No to proszę wezwać kasjerkę to do tego. Proszę wezwać policję, jak pan mówi. Ale ja jestem wolnym człowiekiem, proszę pana, mam prawa chodzić gdzie chcę. No pan nie będzie mi mówił, gdzie ja mam chodzić, no. Czego mnie tutaj zakamujesz moją wolność na nietykalność, kurwa, cielesną? Odejdź, człowieku, bo żenujący jesteś. Jesteś dumny z tego, co robisz? Jesteś dumny z tego? Jesteś dumny? Wiesz, na jakiej podstawie w ogóle ograniczasz moje prawa?
Także słuchajcie, tyle mają klientów, nie? Obficie tu jest. Aha, bo oni to liczą przez te bramki coś chyba. Drzwi zamknęli, słuchajcie. Ograniczają mi swobody obywatelskie. No cyrk na kółkach. Chciałbym zrobić zakupy i wyjść, a jeżeli nie, no to albo wezywajcie tą policję, żeby się ciekawe. Nie, pani tutaj wzywała. Nie wiem, kiedy to pani działają, wbrew prawu, to tak jakby popijali drinki na waszym drzewie. Tak, dokładnie. Jeszcze siedzimy 75 minut, no bo 60 minut to godzina i jeszcze 15 minut. A ja cię kocham mocno. A ty mnie? Ja ciebie też bardzo kocham. A nie chodzi i muzyki są w telefonie zamiast policji. Pójdzie z pani. Już byłam 5 razy. Albo z narzeczonym gada, bo ma akurat te. Proszę pani, jeszcze raz panią wzywam, żeby pani policzyła mi za towar, który otworzyłem, no. Ale robi pani z siebie wariatkę? No proszę panią, proszę mi zapłacić za towar. No nie pozwalacie mi wejść. Ale na co mam czekać? Że policję, żeby kupić gacie? Rozumiem. No ale no nie rozumie pani. Ogranicza pani moje swobody obywatelskie. Bardzo niebezpiecznie pana. Ale czemu się pani czuje niebezpiecznie? A zmieniła pani maseczkę? Tak, proszę pana, zaraz to zrobię. Ja też się czuję niebezpiecznie w pani obecności, dlatego chciałbym opuścić galerię. Bo nie ma pani emocji w sobie. Nie. Ma pani zasłoniętą mimykę twarzy. Wie pani, że rodzimy się i oddychamy, pokazujemy płaczem, witamy świat, pokazujemy twarz, a pani ma zasłoniętą twarz. Brak pani emocji. W ogóle brak pani empatii. Kurwa dramat, słuchajcie, co to się dzieje, to jest po prostu dramat, no. Jak my ludzie nie zawalczymy o swoje prawa, to jest po prostu... O, tutaj ma zajebistego misia, Piotr Andrzej Winicki, mój patron, dzięki bardzo. Nie, idziemy. A gdzie idziesz, Michał? Na tym polega prywatyzacja kursu. Ja zapłacę w razie co. No do 9, nie? I tak to słuchajcie jest, no czekamy, już spieprzyli nam zakupy, no ja tego nie podaruję, no. Ja chciałem jeszcze zrobić zakupy, po prostu ograniczają mi moje swobody obywatelskie, słuchajcie, no jest po prostu dramat, no to jest jakieś kino, cyrk na kółkach, co się dzieje, no. Jeżeli wszyscy o to nie zawalczymy, to wkrótce będziemy wszyscy siedzieć zniewoleni w domach i później przyjdą do nas ze strzykawkami. Jeden, drugi chłopak, słuchajcie, przyjechali, brawo dla tych panów, naprawdę wielkie brawa, wyślijcie im dzisiaj 1000 serduszek za to, że chciało się tu komuś przyjechać, żeby właśnie okazać solidarność. To jest, proszę państwa, no właśnie teraz potrzebne w tych właśnie chorych czasach, które właśnie nadeszły, słuchajcie, no, które nadeszły właśnie nie rozumiem tego wszystkiego, no. Dziewczyna, która totalnie nie zna prawa, nie wie o co w ogóle kaman. Ona nie sprzeda mi, ona się czuje niekomfortowo, ona się boi, bo ja ją zarażę, a przetrzymuje mnie tutaj w tym sklepie już, słuchajcie, prawie godzinę, no. Halo, Jowitko? No okej, okay. Słuchaj, ty masz może wyliczone pieniądze w gotówce? No ale nie będę miał paragonu, wiesz. A no tak. Nie będę miał gwarancji, dlaczego mam z tego prawa niego skorzystać, prawda? Prawda, prawda. Czekamy na policję, no i co, i tyle, no. No powiem ci, że tutaj to tu się wiesz, ja wezmę w trakcie dopiero transmisji, ale to co ja zobaczyłam w trakcie transmisji, przechodzi wiesz, ludzkie pojęcie, ile tam jest wiesz praw połamanych. Tak. I to już wiesz, konstytucyjne prawa to jest jedno, kodeks karny to jest drugie, w ogóle rozporządzenie. Jeśli pani uważa, że rozporządzenie jest aktem prawnym i już się do niego mamy stosować, gdzie wiadomo, nie, ale powiedzmy, że jest, to zwalnia osoby zdrowe. Jest, obejmuje osoby chore, podejrzane o zachorowanie, a osoby podejrzane o zachorowanie to tylko te, u których występują objawy kliniczne choroby lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych. Mogą się wskazywać na chorobę zakaźną. Zakaz osób, rozporządzenie się powołuje na ustawę, które jest wyraźnie napisane, kogo obowiązuje te wszystkie procedury. Czy mogę zapłacić, proszę pani? Dobry. Ale nie mogę. A drugi pan, który nie ma maseczki, brawo. No to poczekamy, dobrze. No to. Ale na co? Niestety nie obsługuję. Jaki pan no, zażenował. O co chodzi? Brawo dla pana. Z jakiego powodu? Jestem zdrowy, proszę pani. Dobrze, jak najbardziej, ja to rozumiem. Ja tylko poproszę o to. Kolejny pan bez maseczki chce zrobić zakupy. Dobrze, ale ja nie mogę mieć maseczki, proszę pana.
Nie wiem, czy może być to do tej kancelarii prawnej. No czekaj, Jowitko, bo się robi ciekawie. Kolejny pan chce kupić towar i nie może. Oczywiście, ale nie mam w tej przyłbicy. Bo przez przypadek wskoczyłem do państwa tutaj na zakupy i nie mam przyłbicy za czas przy sobie. Niestety ja pana nie odsłużę bardzo. Popełnia pani przestępstwo, wykroczenie. Nazwisko. Jest pan, nie będę tutaj panie. To słuchaj kolega, podżyj tą bluzę i ją kupisz. Albo weź pudełko, nie, rozwal. Nie. Bym poprosił zerwij metkę. Numer do pani przełożonego. Nie, proszę pana, też nie mogę podać. Pani nie może numeru do przełożonego podać. A dlaczego pani nie może podać? Pani, zaraz się pani udusi w tym czymś. Dobrze, proszę pana. Jeżeli pan jest więcej klientów w takim swoim przypadku, to weź do nich jakoś na miary, to wyłączymy ich do kosztu. A to jest podstawą odmowy, brak maseczki, tak? Czyli teraz jak to używałem, też mogę tego odłożyć, tak? Bo to jest zakażone. To idzie na kwarantannę, proszę. Na kwarantannę? No nie, no. O, ty! Ona już przypaliła chyba. Słuchajcie, no, to jest kabaret. To jest... Ciuchy na kwarantannę. Na kwarantannę idą ciuchy. Bareja by tego nie wymyślił. Pies się topi, łańcuch pływa. Sikam, dosłownie sikam, pompa zaraz pęknie. Brawo kolego, szacunek wielki, brawo, brawo, naprawdę. Słuchaj, tutaj jest z nami Pierwszy raz takim się spotykam, żeby powiem szczerze. Jest tutaj z nami Jowita Kowszyn-Sumara, słuchaj, Stowarzyszenie Zjednoczeni, Grupa Zjednoczeni mówi, że jak będziecie chcieli się dołączyć do pozwu, jak najbardziej się przyłączymy, jeszcze zapłacą odszkodowanie za to, bo już jest cyrk, no, ciuchy na kwarantannę. Tylko jedno, za tej pani z pozdrowieniami, że nieznajomość prawa... Boli. Dobra, Jowitko, bo muszę coś zrobić, oglądaj, zaraz do ciebie zadzwonię, bo ja muszę coś zrobić, koniecznie, no hej. Sklep powinien iść na kwarantannę. Słuchaj, patrz, co ja robię, patrzcie, co ja robię. Patrzcie, bądźcie świadkami kwarantanny sklepu. Cały Lewis będzie na kwarantannie. Słuchajcie, cały Lewis na kwarantannę. Ale fajne, dotyku muszę dotknąć, ale nie podoba mi się ten materiał. Może paski? Oj, niedobre, słuchajcie. O Jezu, jakie niedobre paski. Słuchajcie, ten sklep na kwarantannę cały, dotykam. Cały sklep na kwarantannę, dotykam skarpetki, słuchajcie. Oj, spadły mi jedne skarpetki, na kwarantannę, covidianki jedne, nu, niedobre, wy. Także słuchajcie, oj, znowu mi spadły, o matko, jaki jestem niezdara, dzisiaj z nerwów mi wszystko leci. Kwarantanna, słuchajcie, dla... Kwarantanna, słuchajcie, dla spodni, kwarantanna. Zróbmy coś ciekawego, niech cały jutrzejszy sklep będzie zamknięty, słuchajcie, na kwarantannie, niech dotykam, bo szukam, słuchajcie, jedwabistej jakiejś bluzki, która by pozwoliła, żeby moja pupka mogła oddychać, ale no niestety, słuchajcie, sklep na kwarantannę, słuchajcie, no nie podobają mi się, czujecie to? Czujecie to, słuchajcie, czujecie, nie czujecie tego dżinsu, nie podoba mi się to też, koszulki takie jakieś nie bardzo są. Oj, o Jezus Maria, ojej, kurde, ale mi dzisiaj w gardle mi zaschło, ojej. Dobra, to weź mnie tu czy Tu też spodnie na kwarantannę, słuchajcie, wszystkie idą, kurwa, sklep na kwarantannę. Wszystko trzeba tu, słuchajcie, przymierzyć, podotykać, bo to wiecie, no prawo konsumenta, nie? Ale materiał jest po prostu, nie, lipa to jest, powiem wam, nie, spodnie, ja mam też, jak mam takie już wycieruchy na sobie, ale takich właśnie podobnych szukam, no 501 lubię. Wszystko będzie sztywne. Sztywne, umrą! Będą dziady zdychały. Kwarantanna, słuchajcie. Kurde, no miałem mi spać. Ale nieźle jest, nie? No, ale akurat... Ludzie też mają bekę, kurde, słuchajcie. Po prostu dramat, no. Dobra, mówię, blisko jest przyjadę. Czy ktoś może sprawdzić mi skład pochodzenia tego? Jaki to jest skład? Czy to jest legalne? Czy to jest dopuszczone do obrotu? Niech ktoś tam zobaczy. Na pewno się znacie. Tu też dotykane, słuchajcie, także wszystko na kwarantannę, no. Szyściuśko. Z nudów już trzeba potańcować, bo to człowieka... O, jakie buty zobaczyłem fajne. Podobają wam się? Tak, średnie, nie?
na kwarantannę. Zaraziły się. Na kwarantannę. A sama łapnie, dezynfekuje, nie? Dotyka swojej maseczki i ludziom pakuje rzeczy po prostu do torby. No do człowieku, no przecież to jest, słuchajcie, absurd goni absurd. I znowu mi spieprzyli dzień z dzieckiem. No przecież jakbym tutaj był, słuchajcie, bez córki, to bym tu nocował. No ale szkoda mi tylko właśnie tego dzieciaka najbardziej, bo znowu jestem dzieckiem i znowu jak nie gruba Kaśka, to Lewis, słuchajcie, no tragedia. No ja to mam zawsze przygody, jak jestem z małą. No. A jeszcze dzisiaj jej matka mówi, kurde, tylko maskę Julka załóż, żeby nie było awantury. Ja mówię, żadnej maski, ale Jula do niej mówi, nie będę nosiła żadnej szmatki ze sznureczkami na buzi. Koniec, kropka, no. Tak, proszę Państwa, to jest absurd i my musimy ten absurd zażegnać, bo nie pozwolą nam żyć normalnie, my nie będziemy mieli możliwości żyć normalnie, cieszyć się życiem i swobodnym, takim bez żadnych jakichś dziwnych obostrzeń, bez żadnych jakichś dziwnych takich zachowań. No przecież ci ludzie to po prostu są oderwani od rzeczywistości, jakby byli, nie wiem, z Matrixa, zobaczcie ile my już czekamy, zobaczcie ile już czekamy na przyjazd policjantów i cisza, nie? I cisza, no. A nie chcieli nas ochroniarze wypuścić, bo pogniotłem pudełka, bo ja nie lubię wyrzucać do kosza, słuchajcie, bo dbam o ekologię i wolę, żeby to było zgniecione, żeby było po prostu mniej pracy, nie? Także, no muszę zapłacić, no. Taka niezdara jestem, pierdoła. I muszę zapłacić za towar, ale nie mogę, bo nie chcą pieniędzy polskich PLN-ów, nie chcą zarabiać. A klienci tu sypiał się, słuchajcie, rękoma i nogami. W euro dali. Tak. A mam w euro. Pani chce w euro? Ja zapłacę i w euro. Ja jestem przygotowany na tę okoliczność, słuchajcie, akurat. Ja mam euro, no. Mam euro, zostało mi jeszcze, słuchajcie, z Niemiec, także mam euro, jakby co, jakby nie chciała w PLN-ach, jak PLN śmierdzo. Tylko się śmiać, słuchajcie, z takich dziwnych rzeczy, bo ja tu już nawet się nie mam siły denerwować, no nie? Jeszcze mi mówią, że jestem agresywny czy coś. No i co, panowie, sklep na kwarantannę jutro? Ja nie jestem zarządcą sklepu. Ja jestem tylko tutaj od ochrony. Moim obowiązkiem jest przebywać w Nie jest, proszę pana, to pana obowiązkiem, bo my nie popełniamy przestępstwa, wykroczenia, nie jesteśmy agresywni. To ta pani tylko jest jakaś dziwna, bo nie chce nas obsłużyć, no. Ale po co? Ale po co? To płacą panu za to, żeby pan stał przy klientach? Przecież my nie kradniemy nic, proszę pana. Ja jeszcze napiwek zostawię. Taki mam obowiązek, niestety. Brawo, następny. Mogę rejestrować? Spokojnie, po to przyjechałem specjalnie. Dzięki, kolego. Mogę, Miśka? Kurwa, ja szanuję takich ludzi. Dziękuję bardzo. Następni, kochani ludzie. Cześć, dziękuję ci bardzo. Mogę? Jezu, jak ja się cieszę, że są normalni ludzie. Słuchajcie, następni. Następni, słuchajcie, ludzie fantastyczni przyjechali mnie wspierać. Brawa dla tych ludzi, słuchajcie. Bardzo fajny szacuneczek, że właśnie potrafimy się wspierać. Banknotów, żeby mnie dotykał, to ludzie piszą, bo na kwarantannę pójdą. Ludzie piszą, bo tak, proszę nie dotykać bluzki, bo był klient. No i mówi, że na kwarantannę pójdą, więc cały sklep zmacałem, wszystko na kwarantannę. Najlepsze to jest to, że dzisiaj byłem w urzędzie skarbowym i muszę złożyć wniosek o białą listę, po to, żeby dostał przelew. Złożyłem, ogólnie w statusie jest napisane, że 24 godziny jest na białej liście. Złożyłem ci dokumenty i 48 godzin w urnie są na kwarantannie. Nie, to teraz trzeba tak zrobić. Niech jeden założy maskę, bankotami zapłaci i przekaże wirusa. No. Ale tydzień temu i ta pani powinna iść na kwarantannę na dwa tygodnie. Tak. Miesiąc, bo to nie, dwa, cztery, dwa miesiące. Ale ta pani tak od półtorej godziny to już maski nie zmieniła, tak? No bo my obserwowaliśmy, pan tak samo. Brawo, kochani, wyślijmy tym ludziom serduszka, podziękujmy im, życzmy im dzisiaj wszystkiego dobrego, miłej nocy, kolorowych słów, nie wiem, fantastycznej, wszystkiego najlepszego dla nich. Brawo za tą solidarność. Dziękuję wam, Polacy, właśnie. Dziękuję wam właśnie za tą solidarność. Właśnie to jest najpiękniejsze. To jest właśnie moje wzywanie, żebyśmy się jednoczyli. I ta solidarność jest... Oj, mogę filmować? Macie maseczki? Dziękuję bardzo. Macie? Mamy. Do sprzedania macie maseczki? Tak, mają. Gdzie są klienci?
Spokojnie. Mogę nagrywać? Oczywiście, ja cię... Dzięki, mogę Miśka? Dzwonię bez przerwy do ciebie, a ty nie odbierasz. Dziękuję. Słuchajcie, kolejny fantastyczny gościu. Macie maseczki, jak nie macie maseczek, majtki chcę kupić. Brawo. Założę sobie majteczki i będzie w porządku. Jak ja zakładałem dzisiaj gacie na głowę, to nie chcieli mnie obsłużyć. Też nie chcieli. A już rozpieczętowałem towar. Ja mogę macie maseczkę albo majtki? Przerwę techniczną mają. A ja chcę zapłacić, proszę pana, nie mogę opuścić. Nie robi się przerwy technicznej. Jak są klienci. Niech pan nie z ręcoma, to przy sobie, ostrzegam. Ręce przy sobie, proszę. Proszę ręce przy sobie. Ja proszę ręce przy sobie. Pan nie ma ochoty wychodzić. Ja czekam, żeby zapłacić, proszę pana, otworzyłem towar. Ochroniarz mnie nie wypuścił, bo rozpaczętowałem towar i zniszczyłem rzekomo. Chcę zapłacić i wyjść. Mogę zapłacić i wyjść i zróbcie przerwę techniczną. Czy mogę? Zapłacimy i wychodzimy. Mogę? Może porozmawiać. Nie, najpierw zapłacę za to. Jak można zapłacić? Nie. Jak tutaj możemy dokładnie porozmawiać? Na żywo. Pan ściągnie to maskę, bo pan się sztuczy. Ale może to jest tak, ma pan rację, to jest eksperyment społeczny w tym momencie, że tak, no ale... z ludzi się robi baranów. A my nie jesteśmy barany. Dokładnie. Ma pani kolejny maseczki może? Czy pan ma na myśli do sprzedania? Pani pokaże. A mają atest? Proszę pana, mam. Wiedziałem, do czego pan bije od razu. Brawo, szacun. W porządku, zaraz zobaczę. Specjalnie wziąłem okulary, rowerem jechałem do ciebie. Brawo, dzięki kolego. Nasze standardy sanitarne. Musimy przeprowadzić dezynfekcję. Dokładnie. Proszę mnie obsłużyć. Zgodnie z artykułem 135 kodeksu cywilnego ma pan... Osobę, a nie artykuł 135. Zachować dystans. To proszę zachować dystans. Pięknie, brawo ludzie. Szacunek dla was wielki. Szacunek za to. Ale że właśnie wzajemnym szacunkiem jest to, że jak pan wchodzi, to pan się przedstawia i dezynfekuje sam sobie ręce. Ale nie muszę tego robić, bo ja wam pokażę ręce od tych środków. Raz użyłem środek i mam paluchy popalone. Dokładnie. Nie wiadomo, co w tym jest. Mamy atest na to? Wy nie wiecie, co w tym mamy jest. Mamy atest na to? Taka jest prawda. Mamy na to atest? Proszę o to na to adres. Co musi pan? Musimy zdezynfekować sklep. Zdezynfekować sklep pan musi? Tak. Ale nie może pan teraz zdezynfekować sklep. To żarty pan robi. To proszę dezynfekować, ja chcę zapłacić za gacie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę przyuciskać? Ojej. Kolejna fantastyczna kobietka. Cześć. Dziękuję ci bardzo, że jesteś. Cały czas. Dziękuję. Cześć chłopczyku. Cześć. A ja mam, jestem z córeczką, zobacz. Jula. Państwo. Przywitaj z chłopcem. Zobacz. Słucham. Jeszcze raz. Tak. Jeszcze raz wyraźnie. Ja nie rozumiem przez tą maskę pana. Męskie koszulki. Te osoby nie będą mogły wrócić do domu. Ale to pojadą na kwarantannę, słyszałem, że kierują się na kwarantannę. Fajnie, słuchajcie, kochani, kochani ci ludzie przyszli te gacie kupować. Słuchajcie, naprawdę wyślijmy dzisiaj duże brawa i duże uściski właśnie za tą solidarność. Brawo Polacy, to jest moje właśnie, ogłosiło, to jest mój apel, solidarność, brawo. COVID jest... Nie jest taki groźny. I maseczki tylko, i maseczki muszą nosić dokładnie tylko osoby chore. Przepraszam, szkodzą, tak. Przepraszam, czy może mi pani sprzedać? Dlaczego? Ale w jakim celu mam mieć maseczkę? Chodź! Ale wie pani, że jestem zdrowa? A według, tak, ale według konstytucji to tylko osoby chore powinny nosić maseczkę. Ale pani nawet nas nie zapytała. Ale wie pani, że pani łamie prawo w tym momencie? Oczywiście, pierwszy paragraf. Wie pani o tym, tak? 191. Jest pani z tego świadoma, tak? W takim razie ja z pani w tym momencie zgłaszam panią. Super. Dzięki, pięknie, super. Dziękuję wam bardzo, kochani. Nie zostaniemy uprzyżeni. Dokładnie. Potrzebne to pani było, proszę pani? Taki cyrk? Czy to było potrzebne? Jesteście najbardziej sławnymi ekspedientami w Polsce. Jeszcze za reklamy powinniście nam zapłacić. Jest przyszedł następny chłopak, ale nie chcę go już ochroniarz puścić, bo już zobaczył, że słuchajcie, że za dużo ludzi. Cześć kolego, przyjechaliście mnie wspierać? Chodź, chodź, bogacie są w promocji, chodź. Jak to też chodź, chodź, chodź tam, kurde, sklep otwarty jest. Sklep jest otwarty, proszę pana, bo nie jest zamknięty. Maseczka. Maseczka. Ja jestem dalszy wirusa. Ma pan prawo, jest pan wolnym człowiekiem. Proszę mnie nie dotykać, proszę zachować dystans społeczny.
Brawo dla tych ludzi, słuchajcie, no. Oni tyle ludzi dzisiaj tutaj nie mieli, słuchajcie, nie mieli tyle ludzi przez cały dzień. No nieco tutaj przyszło dzięki HWDP TV. Brawo dla tych ludzi, szacunek wielki, mają takie jaja, jakich właśnie nie ma. To super. Majtki w promocji, tak, dzisiaj dobre, dobre gacie, ja też noszę, zobacz kolego, jestem żywą reklamą, że noszę Levisa, o, zobacz, naprawdę lubię, dlatego przyjechałem, w gaciach chodzę. Ja tu chciałem powiedzieć coś dla wszystkich ludzi. Proszę bardzo kolego, szacunek. Słuchajcie, warto zawalczyć o swoje. 16 maja byłem na demonstracji na Placu Zamkowym, policjanci nami napadli brutalnie, skopali, wsadzili do suki, siedziałem 21 godzin na komendzie. Napisałem zażalenie na policję do prokuratury. Ewenement, ewenement. Wiecie, co zrobił sąd? Moje zatrzymanie było bezzasadne. Brawo. W sobotę napisałem o zadośćuczynienie. Dziękuję. Brawo, szacunek wielki, brawo. Tak, proszę państwa, walczmy o swoje prawa, bo jeżeli nie będziemy... Ale policja zapomniała rotę. Dokładnie, dokładnie, no. Ale okej, dobrze. Przepraszam, które jest godzina? 15 minut jeszcze zostało do zamknięcia sklepu. Jeszcze mamy 15 minut. Dobrze, zgłosimy tak samo to do właścicieli galerii, gdzie macie w umowie wpisane, że musi być otwarte, żeby na otwarte galerii. Ładnie ludzi przyszło na skierać? Fajnie, co? Widzisz? To jest właśnie to, co ci powtarzam, że trzeba swoich praw pilnować. Policz. Proszę pana, ja mam pytanie do pana. Kim pan jest? Informacja. Ale informacją, jak pan coś napisze, żeby policja dał klamkę, też mam policję, żeby tam wejść? 11. Proszę pana, a ma pan świadomość, że sklep idzie na kwarantannę? Jak pan mi napisze... Tak powiedziała ekspedientka, bo rzeczy, które dotykaliśmy, zaraziliśmy. Nie ma obowiązku... Na jakiej podstawie pan napisał karteczkę? No przed chwilą pan tak chciał do mnie mówić, to dlaczego pan... Brawo, dokładnie tak. Oczywiście, WHO to dzisiaj powiedziało samo. Nawet WHO to dzisiaj powiedziało. Proszę pani, mogę powiedzieć, że pan w ustawie o chorobach zakaźnych z 2002 roku. Dokładnie, dokładnie. Proszę bardzo. Rady Ministrów mówi Fiona, że przyczepiasz. Lajki, słuchajcie, zbieram lajki. Najważniejsze są lajki na żywo. Tutaj, o, następny pan szacun wielki. Czy tam do ciebie, wiesz co to jest za maska? Wiem, Anonimusa. Nie, nie. A co? Powiem Vendetta, obejdź dzisiaj na Netflixie. Tak? Zobaczę. Ja wiem, powiem ci, telewizora to nie dotykałem długo. Też nie dotykam. Nie oglądam telewizji od 5 lat, mam tylko Netflixa, a to jest z filmu Powiat Vendetta. To, co się dzieje dzisiaj, to jest dokładnie to, co w ten film opowiada. Dokładnie, zobaczę na pewno. Netflix, Powiat Vendetta. Zobacz, jaką tutaj mają, kurde, ludzie Netflixa mają na żywo. 24 tysiące ludzi, kochani, no. Na żywo. To nawet się nie działo na ostatnich strajkach. Byś mógł przyjechać do mnie, albo byśmy się zgadali. Ja wiem, że masz dużo czasu, ale teraz mnie widzisz na żywo, bo ja ci kibicowałem koło szkoły, ja byłem aż taki nerwowy. Wielka Brytania na linii, gorący telefon, no. Ciężko mi... Wiesz, o co chodzi. Wiem, dobrze. Tylko SMS-a, że ty byłeś ty tutaj, pan... Faktory jakby co. Faktory i ja będę wiedział, dokładnie. Jak coś dołączajcie się do... telefon. Dobrze, i jak ma co, dołączajmy się do pozwu i pozwiemy Lewisa o odszkodowanie, no. Proszę pana, wzywam pana, jest pan kim tutaj? Kierownikiem sklepu, kim pan jest? O, NTV, witam bardzo! O, super! Brawo! No nie ma! Brawo, słuchajcie, Osadowski, Marcin, we własnej osobie nas tutaj odwiedził. Ale to już jest ten, dezynfekcja. Na dezynfekcję! Nie, nie, to już na kwarantannę idą. Nie, ale nie żartujcie sobie, jest jak ktoś obsługi, czy nie? Nie ma. Jest pani, tam jest. Brawo dla tej pani. Ja chciałem budki zapłacić. No jak, za gacie bym chciał zapłacić. Może my tak? Dlaczego? Mamy przerwę techniczną. Jaka przerwa techniczna? Pozdrawiamy. Nie ma żadnej informacji. Najlepszą telewizję na YouTube. Jedyna informacja jaka jest, to jest taka, że o 21 otwarte. Proszę panią, czy mogłaby pani wytłumaczyć, bo przecież wszystko działa. Nie ma rada takie czynności. Dlaczego pan zamknął? Spinuj malutkiej. O co chodzi? Dlaczego nie mogę kupić budków? Tak? A, wie pani co, ale ja mam zwolnienie lekarskie. Ja już pani pokazuję. Jakby była pani uprzejma jednak mnie obsłużyć,
Bo ja mam takie zaświadczenie lekarskie na tą okazję. Proszę bardzo, zaświadczenie lekarskie. A dlaczego pan pokazuje zaświadczenie? To jest RODO. Nie, to jest zaświadczenie, nie. To jest zaświadczenie, które właśnie służy do okazywania. Wiecie, kto to jest? Mhm. Może i panią. Świetnie, że przyszedł. Dobrze, za chwilę, pan. Dobrze, bardzo proszę. Jednak sklep jest otwarty. Brawo, pioneczka. Marcin Osadowski, brawo, polecam. Świetnie, że przyjechałeś. Stary, ja ci pytałem przez półtorej godziny, który to jest. Pani się posła zapytać, czy może sprzedać. Jutro 10. 10 jutro. Wspieramy rolników. Słuchajcie, startujemy plac Zawiszy. Zobaczcie, to jest właśnie nasza solidarność i o to właśnie apelowałem. Zobaczcie, co zrobili przez powodu głupiej szmaty. Patrzcie, ile ludzi się. Oni dzisiaj tyle klientów nie mieli, co tu ludzie się zjechali. Także brawo dla tych ludzi, słuchajcie, mistrzostwo, to jest solidarność, dziękuję wam wielce, jesteście Polacy i za to wam serdecznie dziękuję, jesteście najlepsi. I słuchajcie, teraz pokażemy wam kolejne łamanie prawa, bo zamknięty jest sklep i ograniczyli naszą wolność, słuchajcie, ja nie mogę teraz wyjść, zobaczcie, jest zamknięty sklep. O. Duszę się, ratunku! Także tak się ogranicza wolność i swoboda konstytucyjnych. Słuchajcie, wyślijcie dzisiaj tym ludziom wielkie brawa, wielkie, wielkie serduszka, szacunek dla Marcina Osadowskiego, NTV, słuchajcie, wspieramy i bardzo, bardzo dziękujemy Marcinowi, bardzo dziękujemy wszystkim tym ludziom. Przetrzymają nas teraz, tak? Tak, przetrzymują nas. Przetrzymują nas. Pan pozbawił wolności osobistej. Tylu ludzi, ej! Proszę się teraz przedstawić! Lepiej od nie wziąć swojej odpowiedzialności karnej, tylko proszę się przedstawić i zdjąć maskę i pokazać swój dowód osobisty, dlatego, że pan nas zamknął nielegalnie! Nielegalnie, ej! Przepraszam, ale pan jest agresywny. Ja jestem agresywny, pan jest agresywny, pan mnie zamknął w zamkniętym pomieszczeniu i ja jestem agresywny, bo się duszę. Dokładnie. I podczas tego, kiedy się duszę, jestem agresywny. Dziękuję. I proszę otworzyć natychmiast te drzwi. Bardzo nieładnie, młody człowieku, zrobiłeś. Tak. Nie znasz prawa chyba, wiesz? Dlaczego nas pozbawiasz wolności? Proszę się teraz przedstawić, bo nawet funkcjonariusz policji ma się przedstawić. Możesz wszystko sobie później ode mnie, wiesz, pobierać. A ja nie chcę, ja chcę pokazać, że w tej chwili się znalazłem w sytuacji, w której mi się nie umożliwia się opuszczenie sklepu. Spokojnie, ja tego nie planowałem w ogóle. Słuchajcie, jest gorąco, zobaczcie, oni teraz tłoczą nas na takim powietrzu. Ale drzwi są zamknięte, słuchajcie, tłoczymy się na bardzo małej powierzchni, słuchajcie, i nie ma wymiany cyrkulacji powietrza. O, przyjechał kolejny człowiek, słuchajcie, nie może wejść, pokażę. Poczekaj. Brawo, dzięki. Słuchajcie, zamknęli nam drzwi. Słuchajcie, nie możemy wyjść w żaden sposób. Drzwi zamknięte, ograniczona nasza wolność. Ograniczona nasza wolność. Czekajcie, bo robię. HWDP, chcę wam dać prawdę. Najlepsza telewizja, która mówi jak jest i która pokazuje absurdy polskiego prawa. Następny chłopak, przetrzymaneczko. Słuchajcie, wpadłem do sklepu Lewis. O, możemy wyjść, panie, dziękujemy. Chodźmy, wszyscy. Ale ja gacie zostawiłem niezapłacone. Chodźcie, zakupy robimy, chodźcie, wszyscy robimy zakupy, chodźcie, siemanko. Jeszcze 6 minut zakupy robimy, ja chciałbym gacie zakupić. Następni ludzie, proszę państwa, szacunek dla tych ludzi, zobaczcie. Tak się robi zakupy. Wszystkim gratulujemy, wysyłamy serdeczka, ściski za to, że po prostu nas wspierają. To jest właśnie moja jedność. Mamy najwięcej teraz zyskać, bo po prostu ludzi obsłużymy. Ja chcę kupić gacie i byście mieli wtedy taką reklamę, że wiemy. Jakim partii jesteście? Gorzej jak barany. Chcemy zrobić dezynfekcję. Jaką dezynfekcję? Mózgu dezynfekcję? Czy jest pan pracownikiem tego sklepu? Przyszedł pan, wpadł jak obchodzi mnie to, że żądam imienia i nazwiska tej osoby, która mnie zamknęła, przez którą dostałem ataku teraz paniku. I pan się tak głupio i rodzice nie uśmiecha, bo pod tą maską też widać, że pan się uśmiecha i robi pan sobie błazna ze mnie. Żądam od pana jako pracownika tego sklepu imienia i nazwiska tej osoby, która mnie bez podstawy zamknęła i będę składał zawiadomienie do prokuratury o to, że mnie zamknął w zamkniętym pomieszczeniu, czy to dostałem ataku. Ale może nas pan obsłużyć? Zamknięty pomieszczeniu.
Teraz zostało to otwarte przed pamiętami. Żądam imienia i nazwiska tej osoby. Żebym wiedział, a wie pan, że tutaj dostałem... do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Dokładnie. I wiecie panowie, że ten środek nie nadaje się do dezynfokowania skóry? Dostałem taką informację przed chwilą. Macie na to atest? Żądam w tej chwili tego atestu, bo tu jeden z klientów psikał ręce i chcemy taki atest, żeby pan nam przedstawił. Czy to jest zgodne z prawem? Skoro pani, jak pani mówiła, że pani jest kierownikiem tego sklepu, że nie ma maseczkę, to proszę o imię i nazwisko tego człowieka. Proszę o imię i nazwisko tego człowieka, bo chcemy mnie złożyć do niej do prokuratury. Proszę o imię i Nie mogę, dlaczego mam stąd wyjść? A pani kim jest? Że halo, słucham. Bo pani takim samym człowiekiem jak pan. A to dlaczego my mamy wyjść stąd? Jak ja chcę kupić gacie? No to dobrze, jeszcze ma pan 4 minuty. No to proszę mnie obsłużyć, jak pani jest ekspedientką. Nie, to pani jest mamą jakiegoś dziecka, który pracuje. Aha. Czyli pewnie tego chłopca, który zabrał mnie bez pani podstawie. Niech się stuknie w głowę. Dlaczego ja mam się stukać? Do czego pani mnie zmusza? Dlaczego mam się stukać? A nie może pan iść gdzieś, nie wiem, pod Sejm? Ale jak ja przyszedłem gacie kupić, no w Sejmie nie sprzedają gaci, kobieto. No gdzie w Sejmie gacie sprzedają? 2 godziny panu temu nie chciał pan gacie kupić. No jak nie chciałem gaci kupić, jak przyszedłem tu po gacie? Chciał pan skarpetki kupować. Nie, gacie, nie skarpetki. Słabo pani ogląda. Nie wiem, kto to ogląda w ogóle. 26 tysięcy ludzi na żywo. Także tak, może pani się wyrazić no tutaj. I zachęcam do wspierania mnie. Żebym jeszcze mógł bardziej się rozwijać i pokazywać takie absurdy. Można to zrobić na wiele sposobów. Pomagam.pl albo zostać moim patronem. Mam nadzieję, że pani zostanie dzisiaj moim patronem. To jest kurwa absurd. Słuchajcie, co się dzieje. To jest dokładnie, no. Dokładnie, no. No, na żywo. Ja odchodź, bo tam gada jakiś ten, że sklep powinien być otwarty do 21:00, nie wolno drzwi zamykać. Proszę pani, ja mam do pani pytanie podstawowe, bo ja jednak zrezygnowałem z tego kupna tych gaci, bo niemiła jest tutaj obsługa, jest opakowanie zniszczone. Czy pani tutaj publicznie oświadczy, że ja za to nie poniosę kosztów? Bo ja bym chciał jechać do domu, rozmyśliłem się. Jest to bardzo nieprzyjemna obsługa, więcej tutaj zakupów nie będę robił. Co z tym zrobimy, proszę pani? Ale dlaczego mam czekać na policję? No? Chcę zapłacić, mam czekać na policję. Chcę wyjść, też mam czekać na policję. Jak najbardziej zostawcie pakowanie. To proszę mi tutaj uświadczyć, proszę pani, że ja za to nie poniosę żadnych konsekwencji. Ale to cyrk, no. Nie bójcie się? A też mi pani nie jest w stanie udzielić takich informacji. Mocno. No jako kierownik sklepu powiem pani, że średnie ma pani tutaj kompetencje. Znowu cyrk i znowu powiedzą Bietka, ty, że tam awantury narobił. Szkoła, gruba Kaśka. Gruba Kaśka, tutaj ty. A w grubie, że grubej Kaśce w ogóle mówili, że ciebie tam nie było ze mną? Że ja tam pożebnę awanturę robić? Nie, mówiłeś już 5 razy. A co ty chciałaś zjeść, powiedz? Pomidorową. Którą uwielbiamy, tak? Tak. A czym się skończyło? Awanturą i McDonaldem. Tak, skończyło się McDonaldem. O, Marcin Osadowski, słuchajcie, tutaj sobie mierzy sweterki, bardzo dobrze. Powiem ci, Marcinku, no w miarę, dobrze, leży? Dobrze, jest leży. Bardzo fajnie, no. Elegancko. Na jutrzejszą manifestację w sam raz. No, tak się wiesz, przymierzam, żeby... Ty, ale pępek mi na wierzchu wylazł. Ale nie jest źle, nie, dobrze jest, ja też nie? Dostałem ostatnio, słuchajcie, takiego dostałem Maciusia już, a dopiero żyły chodź były. Chodź się spitniemy Maciusiami. Jaki masz duży bęben, słuchajcie, ja cię kręcę. Mają jakieś kalosze wodoodporne, bo to jutro może padać. Brawo dla tego chłopaka, słuchajcie, też robi świetną robotę. Pozdrawiam bardzo serdecznie NTV. Pasuje mi, pasuje. O, Marcin Osadowski, super, wszystkich ludzi. A jakieś gacie potacie, gdzie są? Tutaj, ale ja dotykałem je, to nie wiem, czy można je dotykać, bo pani powiedziała, że na kwarantannę pójdą. Dobre czy nie? Nie bardzo. Nie pasują? Muszę inny smak spróbować. Te są lepsze, bo to są jakieś te ekologiczne. Czekoladowe. Nie, ale ja muszę mieć cerki z ekstraklinem. Nie za komedia, co? O, te będą smaczne, tata, dobra. Tata, po co nosić telefony przy sobie, jak tu jest telewizja? Telewizja jest, no tutaj też pan tylko, z telewizji jest, wiesz? Tylko szkoda, że nie ma... Po 21:00 wszystko gratis. Szkoda tylko, że nie ma pilota, żeby przyłączyć coś innego. Bo oglądajcie Piotrka Bietkę, tam jest cała historia, tutaj u mnie jest króciutko. Chłopak wszedł na sklep i go nie chcieli obsłużyć, bo nie ma maseczki, ale przecież przepisy prawa mówią o tym, że wystarczy mieć zwolnienie lekarskie. No więc ja przedstawiłem zwolnienie lekarskie i też mi odmówiono obsługi, to już jest bardzo dziwne. Najgorsze jest to, że wszystkie osoby, które są w sklepie, a jest ich sporo,
Po pierwsze, zgaszone światło, co doprowadziło do sytuacji niebezpiecznej. Drzwi zamknięte. Dwie osoby zgłosiły problemy klaustrofobiczne. Dziękujemy. Zamykamy sklep. Ale ja chciałem zapłacić za zniszczony towar. To bardzo proszę poczekać. Czekamy na policję. Jak? Gdzie ja proszę pani. Pani się myli w tej chwili. To pani doprowadziła do takiej sytuacji. Niech mi pani nie wydaje durnych poleceń. Ja panią bardzo o to proszę. Rozumie pani? Niech pani, no to niech pani się zachowuje jak człowiek, a nie jak istota jakaś pozbawiona emocji. Pozdrowienia dla NTV tutaj od ludzi. No, brawo. NPTV, dokładnie, przepraszam ale bardzo. Ale przecież z Piotr Biedka, HWDP. Marcin Osadowski. Słuchajcie, ja z Józefowa tu goniłem. Kurde, z drugiej strony na rowerze. Bo chciałem zobaczyć. Zawsze mi to myli się. Ja zawsze miałem nadzieję, że ci ludzie odmawiają zgodnie z własnym przekonaniem, ale trzymają się przepisów prawa. Dokładnie. Jak ja okaże pani o zaświadczenie, że nie mogę nosić maseczki lekarskie, wydane przez lekarza, to zaświadczenie się okaże ważne, ale się okazuje, że nie jest ważne. A przecież minister zdrowia, pan premier wyraźnie powiedzieli, że jedynym zwolnieniem z tego nakazu będzie o zaświadczenie lekarskie. Ja pomijam fakt, że artykuł 46b punkt pierwszy mówi o tym, że można takie zasady stosować tylko wobec osób chorych i podejrzanych o zachorowanie, a nie wobec osób zdrowych, ale skoro już ktoś podjął taką decyzję, no to zadaję pytanie, co ze zaświadczeniem lekarskim. No. Dokładnie. Zamknij. Dobra, a teraz nie wiem, czy mogę za nie zapłacić, nie chce pani ode mnie pieniędzy, tak? Proszę pani, więc teraz co z tym zrobimy? Nie chce mi pani odpowiedzieć na to pytanie, a chce pani zamknąć sklep. No to więc co ja mam z tym zrobić? Kasa już jest zamknięta. Kasa jest, no to jest artur. No a to co mam odpowiadać za zniszczony towar, to ja otwieram to ja chcę go zapłacić. Albo jak porwę bluzkę zaraz jakąś. Słuchajcie, ja kupuję dzisiaj, bo jest przecena. Ma pan krzywą maseczkę. Już nie kupię pan, nie zamknięte. Ale ja tutaj byłem, proszę pana, półtorej godziny. Ja będę do jutra czekał. Będę czekał do jutra, o 6 otworzą z powrotem, ja mam czas. Będzie pan czekał. No to będę czekał. No to czekamy. Na zewnątrz. Nie. Proszę pana, pan nie będzie nam mówić, nie jest od tego, żeby mi mówić, gdzie mam czekać. Jest wolność. O, Maciej Osadowski, słuchajcie. MBTV. Układamy się do snu. Dzisiaj mamy specjalny dzień. Jest super gościu, mówię ci. Specjalne wydanie. Mamy dzisiaj, słuchajcie, muszę obrócić kamerkę. Słuchajcie, się uwaliłem na półce. Jest najlepszy. Mamy czekać do rana, także będziemy czekali grzecznie. Jest najlepszy, no. Jest najlepszy po prostu, no. Jest najlepszy. Śmijmy sobie, słuchajcie, kwarantanna cały sklep, bo dobra, Sandra pisze, dobra, bez żartów, kupujemy te gacie czy nie? Jesteście najlepsi, dziękuję wam kochani, że tu jesteście, super. Cyrki, no super. Z powodu gaci, słuchajcie, no znowu Biedka będzie na internecie, z powodu gaci awantura na internecie. Ja to kupuję to wszystko i płacę jak za prezydenta. Specjalne gaci. Te gacie będą najsławniejsze twoje, stary. Ja je zabieram, bo to najsławniejsze gacie w necie. One po... Biedku, ja je w ramki poobrabiam. One na licytacji pójdą jak świeże bułeczki. No. To są gacie po tacie. O Jezu, jaki... A to jest kierownik im sklepu w ogóle? A nie ma, nie ma kierownika. Kierownika, nie ma, tylko same płotki. Nic nie ma. Podobno pani jest kierowniczką, ale... Przytrzymaj na chwilę, słuchaj. Ja tylko piątkę chciałem przytrzymać. Przybijamy lajka, o tutaj, ja takie lajki zbieram, słuchajcie. Dzięki bardzo. Za to, co robi. Dziękuję bardzo. Uważam, że jeżeli nikt nie będzie stał po obronie naszych praw, to jest koniec. Koniec, dokładnie. Dokładnie. Sami uczmy mamy dzieci brać. Konstytucji, bo szkoła nie nauczy dzieci konstytucji. Uczmy tego. Bo muszą udostępnić. To cały świat zobacz. Zaorają nas chipami i szczepionkami. Dokładnie, no ale to jest absurd. No słuchajcie, wszedłem, mieliśmy dzisiaj lukę taką, bo ciągle jeżdżę, jak wiecie. Mówię, dzisiaj odebrałem malutką ze szkoły, była u koleżanki. Zobacz, czy te budki pasują na jutro. Marcinek na jutro budki bierze. Łyżkę. Łyżka na kwarantannie. Nie, łyżka jest, proszę cię, do obiadu. Pasują? Pasują, do sweterka, jak znalazł. Łyżko, będzie łatwiej. A jest łyżka. I przez ciebie łyżka pójdzie na kwarantannę, no. Ale to jest inna taka. Piotrek, bo 21, wiesz co zaraz będzie, nie? Co będzie? Zaraz powiedzą, że tutaj siedzimy, wiesz, przeszkadzamy im za 5 minut. Ale ja chcę zapłacić za towar, który mam. Wszyscy widzieli, że nie może wyjść, tak. Bo ma zapłacić za towar. No pan ochroniarz tak powiedział. Tak, panie ochroniarz, gdzie pan jest? Panie ochroniarzu, gdzie pan ochroniarz? Kończy roboty i poszedł do domu.
Chyba nie próbuję od pani uzyskać informacji, bo zniszczyłem 3 pudełka. Co z tym będzie? No bo dbamy o... Nie zniszczyłeś, my po prostu dbamy o ekologię. Ale nie. Żeby się w śmietniku układały. Nie, ja po prostu bardzo chciałem zobaczyć, czy te gacie są... Chyba ja przepraszam, że tak do pani drobię, proszę panią. Czy one są dobre, czy one są nieporwane? Sama się śmieje, słuchajcie, sama się śmieje. Odwraca głowę. Już po prostu nie wytrzymuje, zobaczcie. Sama się pani uśmiechała. Ty synu, uważaj co robisz. Dobrze. No. Ale dumny jesteś z tego, że ograniczasz ludziom wolność? Jeszcze gilę masz pod nosem. Dokładnie. Jajca obrosły, a zachowuje się jak dziecko. Może nie obrosło. No. Który nie ma w ogóle... Zdaję sobie sprawę z tego, jaki popełnił przestępstwo. Dokładnie, tak. Ja cały czas dążę do tego, dokładnie, żeby podali mi imię, nazwisko tego człowieka, bo będzie złożone zawiadomienie. Dokładnie. Do popełnienia przestępstwa. Zamknął nas tutaj... bardzo wielkiego. Dokładnie. Pogasili światła, zamknęli nam drzwi. Jeszcze... Zamknięcie ludzi w zamkniętym pomieszczeniu jest to przestępstwem i tyle. I on się może tłumaczyć, że takie miał polecenie, jak ci robisz. Dokładnie. Dlatego taka mała. To nie, to muszę... Marcinku, tutaj prośba jest, link do twojej strony, żebyś tutaj powiedział. Tutaj następnie państwo przyszli nas wspierać. Ale to byś powiedział po prostu tylko, bo ja nie potrafię odpowiedzieć. Link do jakiej strony? Do twojej, gdzie, jak... Wpiszcie na YouTubie NPTV. Cholera jasna, co wy robicie na sklepie, ludzie? Mordujecie nas! No, ja przecież teraz nie wstanę. Bareja, bo to są z koronawirusem. Zarażone są. Powinny być dziady na kwarantannie. Kto pójdzie pod drinki, to się zajdzie. NPTV, tak? Tak. Na YouTubie. YouTube na NPTV, NPTV.pl czy NPTV. Nie ja ma też znaczenia. Zawsze, no nie ma znaczenia. Marcin Osadowski w każdym razie. Ja tu przyszedłem, na zakupy. Żeby udokumentować sytuację, w jakiej znalazł się Piotr Biedka, bo za chwilę ktoś wpadnie, wyrwie mu telefon i powinien mieć drugie zabezpieczenie. Dokładnie, tak? Szacun całej wielki. Sytuacji. A goniłem tutaj z Józefowa. Także tym bardziej, że jestem z Surunią. Kocham. Czekajcie, idę sobie... Idę się poszukać. Jest policja, brawo! Dzień dobry, wieczór! I teraz spokojnie. Dobry wieczór. Tam! Dobrze, zapraszam państwa przed sklep, dobrze wyjaśnimy. Nie możemy zapłacić, bo uszkodzony towar jest. Dobrze, zapraszam, zaraz wszystko wyjaśnimy. A co z tym towarem? Ale panie funkcjonariuszu, tylko że to jest uszkodzone, żeby pan później, żeby nie było, dobrze, że to uszkodziliśmy. Proszę, na razie to zostawmy, zapraszam. Idziemy na zewnątrz, tak? Kto ma iść? Kto wzywał? Zgłaszające. A to pani ze sklepu musi wyjść, przepraszam, bo to pani ze sklepu zgłaszała. Dwie strony dzwoniłem. Ja dzwoniłem jako Piotr Wielka, odmówiono mi, ja dzwoniłem, składałem zawiadomienie z artykułu 135. Zostały moje konstytucyjne prawa połamane. Poza tym zostaliśmy tutaj zamknięci, pozbawieni wolności, więc jest tego trochę. Dzwonił pan na 112? Dzwoniłem. Poproszę, dał to sobie. I słyszeliśmy, proszę bardzo. Byliśmy świadkami tej rozmowy, jak panu powiedziano, że odmawia mu się przyjęcia tego zgłoszenia i on nie będzie stroną zgłaszającą. Wszystkich świadków również poproszę o dowody osobiste. Poproszę świadków o dokumenty. A ja proszę nie jestem świadkiem, ja jestem kupującym. A nie bał się pan zarażenia? Dopiero co pan powiedział, że był pan świadkiem. Dobrze, poczekam. No ja widziałem to wydarzenie. Ale świadków jakiego wydarzenia mamy być? Bo teraz, żebyśmy usystematyzowali. Odmowy czy nie odmowy? Ale odmowy obsłużenia to ja nie jestem świadkiem. Ja jestem świadkiem tego, jak pan... A proszę pani, co w takiej sytuacji, jak lecimy teraz na żywo i 26 tysięcy ludzi nas ogląda, też mają dowody dać i mają być świadkami? Bo tutaj są ludzie świadkami. Ale pan dzwonił, tak? Nie interesuje mnie, czy to pani nazywa. Nie, pani ze sklepu. Proszę na mnie nie krzyczeć, tak? Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić, tak? Na Facebook się nagrywa, na serwery Facebooka. Ale to pani wzywała radiowóz, a mi odmówiono przyjazdu. Póki co prowadzimy czynności. Poproszę o dokumenty. No, proszę pani, jeszcze coś? Poproszę. Legitymację dziennikarską? Nie. W porządku. Czy pani chce legitymację dziennikarską moją? Nie, dowód osobisty. No, następna załoga, słuchajcie, także teraz zamiast być ratowane ludzkie życie i panowie i pani, żeby nie dyskryminować, ratować i służyć ludziom nawet z narażeniem życia, to będzie teraz następny radiowóz wzywany, na który będziemy znowu czekali godzinę, słuchajcie. Bo nie dają sobie rady, nie? Ale to pani wszystkich naraz będzie legitymowała, a proszę bo pani, pani składa wszystkie dokumenty. Ja teraz mam pytanie takie. Mam takie pytanie. Wie pani, że teraz pani wzięła od nas te dowody, nie zdezynfekowała ich pani? A pani nie wie, czy ja nie jestem chory. A my możemy podejrzewać, mogę że pani okazać, również jest. Ale nie będę pani dawał do ręki. Pani nie ma rękawiczek, jak nie... Pani używała płynu do dezynfekcji. Mogła być pani na interwencji przed chwilą.
jeszcze nie używałam płynu do dezynfekcji. Ale w tym momencie pani dotyka jakieś inne dokumenty. Brawo dla pani, bo pani też się... pani okazać, okazuje dokument, dobrze, proszę pani bardzo. Uśmiecha chociaż. Dobrze, ale szanowni, was to jest, szanowni państwo, około 15 osób, nas jest dwójka, tak? Proszę troszeczkę kultury. Dobrze, no, panie funkcjonariuszu, oczywiście. Jak najbardziej. Szanowni, tak, proszę bardzo. To, że pan nagrywa, to może pan nagrywa. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Chcę dokument, czy stwierdzi, ale... czy nie jest podrobiony. Nie jest podrobiony. Lub przerobiony. Poproszę o dokument. Musisz, proszę. Tak jest prawo. Nie jest okazany. Policja ma prawo stwierdzić, czy dokument przypadkiem tak, nie jest podrobiony. Czy... Proszę. Tylko, czy tak, tak jest. Szanowni państwo, ja powiedziałem, pan... jest dwójka, państwa jest 15 osób. Ale to nie zwalnia pana, przepraszam. Nie zwalnia, tak? Ale troszeczkę kulturę bym poprosił, żebyśmy tę interwencję. Tak, tylko, że wie pan, mogę coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? Panu chodzi o to, że pan poprawia maseczkę, która panu spada i on się, pan się boi, że pan zarazi ten dokument. Mamy stan jakiś taki, który tutaj się powołuje, więc o to się pan tylko boi, prawda? Dlatego tylko nie chcę dać dokładnie, tego dowodu. Ja dałem, ale liczę na pana fachowość, że pan mi później zidentyfikuje ten dowód. No nie mamy takiego obowiązku. Nie ma pan takiego obowiązku? Więc odda mi pan dowód, który pan trzyma w ręku? To ja go nie chcę. To pan sobie go zostawi. Zidentyfikować swoimi środkami do dezynfekcji ręce. I to czyni... Ale ja pani nie wierzę, że pani dezynfekowała. Mam ograniczone zaufanie do policjantów. To ja nie chcę tego dowodu. Zostawcie go sobie. Ja go oddaję policji. Może pani go zatrzymać jako rekwizyt. Tak, pojedzie. Ale pani szła, to pani musiała drzwi po drodze otwierać? Nie. Nie. Kolega pani otwierał? Nie. Zamknięte. I te też były? Od radiowozu też? Automatycznie się otwierają. A maseczkę jak pani się poprawiała po wejściu? Dawaj Buziaka, masz chłopca po siebie. Tak. Panie, że pani przyjechała, czujesz się bezpiecznie, co? Nie jesteś zdenerwowana? Wszystko okej? Okay? Masz fajną córcię, muszę jej piątkę przybić. Jest kochana. Kochasz mnie? Tak. Ja ciebie najbardziej na świecie. Kocham, mocno. Pozdrawiam serdecznie, walczmy o swoje prawa, bo niedługo nas wszystkich w klatce zamkną. Wy na to pozwalacie. To jest wspomnianie prawa. Jesteśmy wolni. Ja jestem wolna. I jak normalnie oddychać? Chciałbym nadmienić, że ja posiadam zaświadczenie lekarskie. Tak? Nie jestem na zasadzie, tak? Proszę bardzo. Jak się nazywa? Mogę dokument pana? Tak, ja się nazywam Marcin Osadowski. Nie są dumni. Jak później policję mamy szanować? I też odmówiono mi sprzedaży. Tamte panie. A przecież na podstawie artykułów, nawet nie artykułów prawa, tylko na podstawie. Tak, ale też kupowałem i mi odmówiono. Dobrze, to te kwestie, tak, związaną z artykułem 135 kodeksu wykroczeń, także rozwiążemy, tak, po kolei. Nie dobrze, proszę pana, okej, okay, jasne. Niech pan się nie czuje osaczony, nie, jak pan najbardziej. Nie, pan tylko podchodzi, ja pokazuję to zaświadczenie, że była dobrze, jasna sprawa. Tak? Dziękuję bardzo. Tutaj też dotykany, to wszystko trzeba, a to będziemy zabezpieczać, bo to na kwarantannę powinno pójść. Wszystko trzeba zabezpieczyć. Tata, a manekin też jest, manekin też wygląda jak człowiek, a więc też pójdzie na kwarantannę. A ty do mnie, ty dziadu mały, mój. Ty cię kocham, czemu moja. Będzie poskromienie złośnicy. Oj, będzie poskromienie złośnicy kiedyś. Powiem wam, że rośnie prawdziwa słowiańska krew. Oby. 27 520 osób na żywo, słuchajcie. Lepsze jak najlepsze wydanie wiadomości. Wiadomości. Ja ci powiem tak, jak u Hitchcocka. Najpierw napięcie było wysokie, a potem tylko rosło. Marcin jest niemożliwy, słuchajcie. Szacunek, słuchajcie. Norbert Krysa i parę innych osób. Nie obrażajcie policjantów. To nie jest prawda, że większość policjantów to są jacyś Ukraińcy. Do nas przyszło dwóch polskojęzycznych policjantów, normalnie się wypowiadają. Tak, normalnie się zachowują póki co. Czy można poprosić obsługę, żeby światło włączyli? Czy można poprosić obsługę, żeby światło włączyli? A poza tym wypadało, żeby włączyli wentylację, bo się zaczynamy tu dusić. Dokładnie, nie ma wentylacji, nie chodzi, oświetlenie jest ograniczone. Dlatego powiedziałem na samym początku, żebyśmy wyszli przed sklep, bo jest tutaj wiele osób, bo tam jest więcej miejsca, tak? Świetnie, wiem, pamiętam, już teraz cię pamiętam, szacunek wielki. Dziękuję wam w ogóle, że przyszliście, naprawdę. Teraz pamiętam, no, bo ja mam za dużo twarzy, kochani, przed oczami, no. Szacunek wielki dla was, naprawdę, nie spodziewałem się, tak, tak. Nie spodziewałem się, tak, kochanie? A co chwilę, to
nagrywać. Cały czas na live jesteśmy, zobacz. Ludzie komentarze piszą, tak wygląda ta praca. I jak jeżdżę do pracy, to właśnie robię takie transmisje, jeszcze mam taką kamerę i właśnie wszystko przelatuje. I ludzie tutaj się są właśnie. Widzisz, i dzięki tej telewizji ludzie wiedzieli, gdzie mają przyjść. Fajne, co? Fajnie są solidarni z nami, widzisz? Wprawiona. Pozdrów ludzi wszystkich. Powiedz, pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam wszystkich widzów. Brawo. Moje kochana. Mamy łoczek. Cyrki, co? No. Jak nie szkoła, to... Dokładnie. Jak nie szkoła. Ale wie pani co? Słuchajcie, kochanie, ona ma takie kurczę ze mną, takiego farta. Gdzie nie pójdzie, to zawsze coś. I później mi wytykają, że to specjalnie. No do tej grubej Kaśki też poszliśmy zjeść zupę. Odmówili nam zupy sprzedania. No przecież to jest cyrki. Ja bezdomnemu nie odmawiam 5 zł. I jakby ktoś był głodny i chciał bułkę, to ja bym mu dał tą bułkę. A on przyszedł z dzieckiem i odmówili mi sprzedaży zupy. I ona... Ale dobrze, że ktoś napisał... dobrze ci napisali. Ktoś ci napisał, kolego, wróć tam. Załóż maseczkę i zjedz zupę z maseczką. Żeby porozlewać, nie? No. Pyszne, zobacz, już się kończy. Pyszne. Chore, dokładnie. To była chwila, to jest chwila. Tak, i zobaczcie, że ludzie to zaakceptowali, bo przyszła tu kobieta. Tak, głupieją. Ona przyszła i ona puknie się w głowę. Debilu, tu jeden facet od debili mnie wyzywał. Mówię, matko, jaki agresor, kurczę. Ja to na śmiech. Proszę poczekać, dobrze? Jasne, proszę bardzo. Zwróćcie uwagę na to, że właśnie w DWHO, czyli te stowarzyszenie, jak myślisz? Będzie dobra. To podobno ja wtedy męsko, żeńską przymierzałem. Ojej, no każdy może się pomylić. Ja ciągle... To już będzie gratis. Ta już za reklamę sklepu. Odszkodowanie. O, ta jest lepsza, nie? Idę tam sfilmuję, słuchajcie, teraz panowie tutaj prowadzą czynność z panią. Ale ja odsunę się, słuchaj, z bezpiecznej odległości jestem, przecież i tak dajesz dowód. Boże, jaki młody, dziwny człowiek, nie chcę nawet go... Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z maseczkami. Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z maseczkami. To jest po prostu, słuchajcie... Nie pomyślałbym. Śpiewają? No jak? No. Słuchajcie, kurczę, normalnie na następny raz to zamiast gaci, to ja sobie z Wolka po ziemniakach te gacie zrobię, bo to... A czekajcie! Słuchaj, w Balansie też takie akcje tutaj też są. Były? Tak, to będziemy częściej wpadali. Umówmy się, kochani, na wspólne zakupy jutro. Jutro protest, ale na przykład pojutrze na wspólne zakupy. Będziemy tutaj paraliżować te faktory i będzie ta policja tutaj całymi kordonami jeździła. Poczekajcie, ja spróbuję. Pan. Czeski styl. Jak ona to pokazywała? Czeski styl. Po czesku. A co, to sobie a gaciu na mordu teraz, no, zakładajemy. Jestem na gaci, a drugi Wasławek je na ciało i je a. I może być! Ty, jak on to zrobił fachowo, słuchajcie, dobre jest. Ninja. Ty, ale to jest prawdziwy bokser, słuchajcie, daj piątkę, muszę z tobą przyłożyć. Tak, tu, drugą, o, fighter. Fighting journalist, walczące dziennikarstwo, tak się właśnie powinniśmy jednoczyć, słuchajcie. I właśnie wzywam wszystkich. Maseczki, przepraszam, tak, bardzo. Tak, tak powinno to właśnie wyglądać. Szanowni, bo ja mam maseczkę, czy może mnie pani obsłużyć? Mam zasłonięte usta i nos. Proszę panią, ja mam zasłonięte usta i nos, może mnie pani powinien obsłużyć? I uszy nawet. Pajacyki. Sport pan uprawia teraz, Marcin. Nie trzeba mieć maseczki, bo jest jogging, nie? Ale Piotr, przecież mogłeś. Hop. I... Mogłem, ale to wiesz, służyć, mnie to tam... Nie? Ja po prostu, słuchajcie, nie mogłem... Pokażę twarzowo tę maseczkę. A już ci daję, poczekaj, już ci daję. A proszę bardzo, lustereczko, powiedz przecie. Nie no, kurde... Ile pan zarabia, przepraszam? Ołachu akbar! No pani jest niemowu w tej chwili. Już, słuchaj, spróbuję Jowita zadzwonić, natomiast nie wiem, czy mi to się uda, bo... Jest połączeń, 352 wiadomości, SMS. Ale jak ona od razu, słuchajcie, kochani, jaka agresywna była taka. Ona na początku nawet nie zapytała, czy jestem chory. Ona nie zapytała w ogóle o cokolwiek, tylko że nie, sprzeda mi, bo jestem agresywny. No. Zarząd Lewis, pozdrawiamy serdecznie. Dokładnie. Popatrzcie, do jakich cyrków doprowadzacie, że wasza obsługa nie obsługuje klienta, który ma ważne zaświadczenie lekarskie o braku prawa do noszenia maseczki. Zapytać, czy ten pracownik
pracownikom nadgodziny zapłaci. A wezwijmy może Państwową Inspekcję Pracy i Handlową, bo naprawdę tu jest stężenie dwutlenku węgla za wysokie. Dokładnie. Brak oświetlenia odpowiedniego. Halo. Słuchaj, baktosan, 1 litr, ten co pokazałeś. Tak? Preparat do szybkiej dezynfekcji wytyczni urządzeń, stołów, noży, krajalnic. Nie wymaga spłukiwania po użyciu. Stosowany przede wszystkim w zakładach przetwórstwa spożywczego i gastronomii. Przed silne właściwości bakterio i grzybobójcze. Czyli to nie jest do dezynfekcji rąk? Nie, nie. Baktosan 1 litr, ten co pokazałeś na kamerze, pisze, że jest do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, stołów, noży, krajalnic. Kupujemy, brawo! Słuchaj, ale poczekaj. Nie. Ale poczekajcie, moment. Szanowni Państwo, czy byłaby Pani uprzejma oddać mi dowód osobisty? Czy Pani zakończyła powiedzmy interwencję? Jeszcze nie, interwencja trwa. Bo chcielibyśmy też... Dobrze. Ale to niech Pani się nie oddala z tymi dowodami, bo my nie wiemy, czy nie dziób kserowane, bo już tak policjant chciał zrobić zdjęcia naszym dowodom. Absolutnie. Jestem na miejscu, przeprowadzam interwencję, interwencja się nie zakończyła. Okej. A to jeszcze nie możemy tam obsługiwać. Natomiast macie być obsłużeni. No i co, proszę Pani, jak Pani teraz się tutaj skomentuje? Brawa dla tej Pani! Warto było, tyle? Tak. Co kupujemy? Proszę Pani, gacie chciałem kupić. Proszę, tutaj Marcin kupuje. Ale które, proszę Pana, rozwalił Pan opakowania, nie wiem. Proszę Pani, nie rozwaliłem, tylko otworzyłem. Żeby sprawdzić, czy kolory czy nie ma moli tutaj. Dziury, jak będę później. Bączek wyjdzie i będzie prutał strasznie, tutaj będzie latał śmurus. No co ty, maseczka chroni przed wirusem? Domyślisz, że takie gacie przed bączkiem ochronią? Mają chronić. Aha. Mają chronić. I co? Można, kochana? Tak. Trzeba walczyć o swoje prawa, pamiętaj. To jest najważniejsze. Pani Jowita. Popatrzcie na postawę Piotra Biedki, jak uczy własną córkę postawy właściwej postawy obywatelskiej. Walczyć o swoje prawa. Piotr. Piąteczka. Tak, bo ona jest tu uczona od małego, tak. Ona jest świadoma. Tak, kochana? Nie, proszę pani. Kocham cię. Już, Jowitko, zaraz do ciebie, bo tu chaos jest. Przepraszam cię najmocniej na świecie. Tylko tyle, że znalazłam te informacje o środku. Nie można go lać na ręce. Słyszy pani, że ten środek nie jest dolania na ręce? Tak, bardzo tak. Tutaj. Kupuje, brat płaci za gacie, paragon. Ty przymierzałeś się w ogóle? A gacie? Nie. Jest to przymierzanie, bo się przymierza. Przymierzałeś te gacie? No nie, idę przymierzyć. Trzeba je przymierzyć. Jak Państwo myślicie, ma przymierzyć, braciszek? No ja w razie kolejka łatwo teraz się rozłożę. Dokładnie. Jowitko, przepraszam Cię na chwilę. Dziękuję Ci bardzo za informację, bo tu jest straszny chaos. Jowita Kowszyn-Sumara udzieli nam wiadomości. Do widzenia. Zobaczcie, już widzę tego klienta. Tak, jestem zadowolony. Można? Można. Teraz Marcin Osadowski, słuchajcie. Czekajcie, Marcin też gacie kupuje. Zobacz, jaką reklamę zrobiliśmy. Ciekawe, czy będą mnie sponsorować Lewis, nie? No powinni, ci jeszcze koszulka. A co pani woli? Jest się koszulka, ty. A, koszulkę jeszcze mam. Kurde, bo zaraz cię okradziesz, posądzą. A jutro na protest ją założysz? Bo już się ułożyło. No, jutro na protest. I co, młody człowieku? Dlaczego mnie nie chciałeś obsłużyć? Warto było ten cyrk robić. Nie można było... Nie można było po prostu... Przepraszam. Słuchaj, masz drugi telefon? Gdzie swój telefon ciepłem, chcę zadzwonić na niego. Proszę, proszę bardzo. Tylko nie wiem, czy się uda, bo tu... Ja wiem, o co chodzi. Ciągle wiem. Jest kocioł. No może, wiesz. Przepraszam cię trochę, nie? I kurtkę, Michał, moją pamiętaj, żeby wziąć. Tu jest kurtka. Masz tu brudne. Wiem, od pomidorówki dzisiaj u Karoliny, której jadłem. Kartą. Mam nawet podobny kolor. O, matka dzwoni. Będzie awantura. Teraz odbierasz, czy później? Później. Prosimy o wyrozumiałość. Także Marcin Osadowski robi zakupy, słuchajcie. Paragonik, tutaj pan skarpetki jeszcze kupuje. Dziękujemy wzajemnie. Panie Wójcie, będzie udany. No, troszkę wpłynęliście negatywnie na ten wieczór. Brawo do chłopaka też. Karta, gotóweczka, jaka pani miła jest, słuchajcie. Świetnie.
Brawo, dziękuję wam. Na koniec jeszcze jest strzał zakupowy. Dokładnie. Do kasy. I teraz firma Lewis zrobi sobie reklamę, że... Że oni jednak... Nie ma pan, nie ma pan, nie ma pan. Pan nie ma. Jednak sytuacji... Niech pan powie, że pan nie ma. Proszę, Marcinku, przepraszam. W sytuacji takiej, której no, nie powinni obsłużyć i przyszli antymaseczkowcy. Ja też jestem. To oni jednak wzięli to na własną korzyść i zarobili. Dokładnie. Zarobili. Tylko pomyślcie, czy zarobiliście reklamę. I czy to nie było naszym kosztem. Ja jeszcze, drodzy państwo, wrócę tutaj na chwilę. Dokładnie. Mówię wam, zachęcam do zakupów. Będą to najlepsze rzeczy, które kupicie. To na aukcjach pójdzie później, no. Z tego... Ja natomiast... czekaj, wezmę ten... Ja sobie skarpetki kupię. Pewnie, kupisz sobie skarpetki. Nie ma problemu, przetrzymali nas. Niech pani dzisiaj troszeczkę się spóźni na autobus. Gacie, ja proszę pana. Za które zapłaciłem już. Zapłacone. Oczywiście. Tak. Paragon mam. Szanowni państwo, godziny sklepu, tak? Ja jeszcze tutaj idę, słuchajcie, bo tu pani Jowita bardzo fajną robotę, Jowitko, że mi powiedziałaś. I ja jeszcze chcę zwrócić tutaj uwagę na ten płyn. Słuchajcie. Także dziękuję ci, Jowitko, i przepraszam cię za zamieszanie, bo naprawdę chaos. Idę jeszcze do pana policjanta. Panie policjancie, na sposób wykonania przez nas tutaj... Nie na pana, tylko na człowieka, który zamknął nas tu bezpodstawnie. Sklep został zamknięty, zamknięty nam na klucz. Na 20 człowiek, minut w zamknięciu. Człowiek z kluczem uciekł na zaplecze. A poza tym prosimy o zabezpieczenie tego płynu, nie ma certyfikatu. Szanowni państwo, dobrze. Chciał pan coś się dowiedzieć, czy będzie pan mnie przekrzykiwał? Nie. Jednak kupię sobie badejki. O, gacie dzisiaj, słuchajcie. Dzień Międzynarodowy Dzień Kupowania Gaci, słuchajcie, brawo dla pana. Za każdym razem, jak będę szedł do klopa, będę pamiętał o tym. Zapraszam państwa. Proszę pana, dobrze, ja jeszcze bym chciał pana poprosić o zabezpieczenie tego płynu. Nie znam się, nie jestem z sanepidu. No to dobrze, to chciałbym, żeby pan to zabezpieczył. W tym zakresie, żeby to albo certyfikat. Ja zgłaszam popełnienie przestępstwa w tej chwili, bo nie można tego lać na ręce, a to stosuje się do... Na razie, ja tego nie widziałem. Ale tutaj to samo stoi, proszę pana, wszędzie te płyny są. Dobrze, zakończmy najpierw jeden temat. Dobrze, to ja zabieram to ze sobą. Nie, proszę to odłożyć, bo to nie jest pana. A to niech pan to zabezpieczy. Do proszę to badań. Odłożyć. Proszę to ok, ale to zabezpieczy to do badań? Proszę to tutaj odłożyć. Zabezpieczy pan to do badań? I zapraszam przed sklep. Pytanie, dobrze, już idę, dokumentuję tutaj. Ja teraz mówię, tak? Ja się nie rozwoję. Zapraszam już idę, dokumentuję, jestem dziennikarzem, proszę pana. Proszę i wyjdę ostatni. Niech pan się nie denerwuje. Nie, ja, frustracja pan, nie jest potrzebna. Ja mówię po prostu głośniej, bo tutaj jest 15 innych osób, tak? Dobrze. Nas jest dwójka. Spokojnie. I proszę, żebyśmy się nawzajem szanowali, tak? Tak, idźcie na zewnątrz, a my ja dokumentuję ty. Kurde, w życiu tyle kasy na badajki nie dałem. Jesteś zadowolony z zakupu swoich gaci? Elegancko. Nie działa coś. Także słuchajcie, wzywałem pana policjanta, żeby zabezpieczył ten płyn. To jest wszędzie, to słuchajcie, to stoi. Tak jak było w szkole, nie ma atestów nigdzie i ludzie nie mogą, słuchajcie, zobaczyć, czym psikają na ręce. Jowita nam przeczytała tutaj, że jest to do psikania, do dezynfekowania przedmiotów, a nie rąk. Dokładnie Jowita wkleja tutaj. Tutaj mamy informację od pracowników sklepu, że dezynfekują swoje, tak, przedmioty. Proszę pana, tu stoi... A i reszty nie trzeba. A. Dobrze, tak jak powiedziałem, zapraszam. Już idziemy, dokumentuję tu sprzedaż, także jeszcze raz. Dziękujemy bardzo miłej obsłudze za szczęśliwe zakupy, pozdrawiamy, dobrej nocy. Dobranoc. Mogą państwo złożyć zażalenie, tak, na sposób wykonania czynności miłego wieczoru. Tylko ja mam, tam tak? Jest jeszcze mój dowód osobisty. Tak? Dobrze, tak. Za chwileczkę oddam. Zapraszam pana. Już lecimy, pewnie, jak najbardziej, panie policjancie. I tu jeszcze dokumentujemy, słuchajcie, to jest ten sam płyn. To jest ten sam płyn, słuchajcie. Panie dokument. Który stoi dla klientów do psikania, słuchajcie, rąk. Także ja też już, pani policjantko, bardzo proszę o zabezpieczenie tego płynu. Ja wzywam panią, żeby pani to zabezpieczyła, bo prawdopodobnie mogło tu dojść do przestępstwa. Ja panią proszę tylko. A pani zrobi to, co pani chce. Na podstawie artykułu 304 Kodeksu Postępowania Karnego każdy obowiązek, każdy obywatel, który dowie się albo bądź podejrzewa popełnienie przestępstwa, jest natychmiast zobowiązany przekazać to służbom. Więc ja przekazałem to pani i zostawiam to pani do... Dziękuję. I zostawiam to pani do pani... Nie, proszę pani, ale pani formalnie musi to zabezpieczyć. Pani formalnie musi to zabezpieczyć. Ja pani wiedzę pokazałem, przekazałem. Jeżeli pani tego nie zrobi, popełni pani przestępstwo z artykułu 231.
Tak, mój stracony czas, który powinienem spędzać z córeczką. Odda mi pani go? Wojtek, co mówisz? Nie będzie zadośćuczynienia. Powinienem dzisiaj być z córką, proszę pani. Mieliśmy jeszcze jechać do kina, mieliśmy jeszcze jechać na pizzę, mieliśmy dzisiaj spędzać czas. A za głupią maseczkę, za tych ludzi, którzy nie znają prawa, którzy nie po prostu nie znają obowiązującego prawa, spędziliśmy tutaj pół dnia. Ale to od nas zależy i za chwilę będziemy... Czyli panowie, pan policjanci nie zabezpieczyli płynu, słuchajcie. Zamykany jest sklep. Pan Osadowski, pani Majewska i pan Biedka zostają. Ale nakaz przy pana, rozporządzenie Rady Ministrów to nie jest sprawa. Ale po co pani mówi mi to drugi raz, jak pani powiedziała mi to sklepie? No to właśnie, dlaczego pan powtarza znowu? Ale ja pani powiedziałem, tak? Że jest nakaz zakrywania ust i nosa, tak? Ale ja mogę też nakazać. Ale w tym zakazie też jest powiedziane, że osoby ze zwolnieniem lekarskim nie mają obowiązku tego noszenia. Czy pan kogokolwiek zapytał, czy ma takie zaświadczenie? Albo ale czy... pan mnie okazał, tak? A czy tamta pani zapytała się kogokolwiek? Nie, ja nie mam obowiązku okazywania tego zaświadczenia, bo to jest moja prywatna sprawa i jest moje rodo. Dane osobowe. Jest prawo. RODO! RODO! RODO. Jak dla mnie pan nie ma, nie okazał mi pan, nie ma. Ale ja nie muszę panu pokazywać niczego, to jest moim prywatnym. Ja tego... Dobrze, szanowni. Ja pana oświadczam, że ma zaświadczenie. Ciszej trochę, ciszej, dokładnie. Ciszej, dokładnie. Po jednej, dokładnie. Ja na samym początku powiedziałem, szanowni państwo, was tutaj jest 15 osób, nas jest dwójka, tak? A 5 osób do mnie coś mówi, ja nie jestem w stanie każdemu odpowiedzieć. Staram się o tym zaponować. Tak? Dlatego tak jak powiedziałem, tak? Ja tego, mogę poprosić o głos? Dlatego jak państwo macie obiekcje, tak? Możecie państwo skorzystać z prawa, pójść do sądu, tak? Tak, czy ja mogę głos? Nie, jestem 14. Tam już państwo będziecie dochodzić z tych praw. Póki co my jesteśmy obowiązani wyegzekwować. Chcesz z mamą pogadać? Chcesz iść z mamą pogadać? Nie. Dzwoniła 10 razy, będzie zła. Zachowanie zgodne z prawem, czyli noszenie maseczek, tak? Przestrzeń publiczną obowiązuje do 9 października. Niech skończy. Nie, dajcie, bardzo prosimy o ciszę, słuchajcie. Uszanujmy ich pracę. I to, czy państwo uważacie, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, to jest państwa zdanie. Obowiązuje nasze rozporządzenie, tak? Może powiedzieć, pan ma na imię? Nie ma żena, tylko ma. Przedstawiam się na samym początku, ale starszy sierżant Pacniak. Panie Jakubie, otóż pan mówi, że jest to rozporządzenie, które nas obowiązuje. Chciałbym, żeby pan wiedział, że to rozporządzenie funkcjonuje na podstawie artykułu 46b, punkt pierwszy. I w tym punkcie zawarta jest informacja, że owszem, maseczki mają nosić osoby, które są a. chore, b. podejrzane o zachorowanie. Tam nie ma nic o osobach chorych, zdrowych, przepraszam. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, rozporządzenie to nie jest ustawa. Mamy jasny podział prawa. Najpierw jest konstytucja, potem jest ustawa, potem jest rozporządzenie. Jeśli rozporządzenie jest zgodne z ustawą, to ono nie funkcjonuje. Ponadto informuję pana, że występuje coś takiego jak spis klauzul niedozwolonych. Nieważne, czy tą klauzulę tworzy prywatny właściciel sklepu, czy minister, który stanął przed mikrofonem i na wyraźne pytania, na konferencji prasowej, jakie prawo się zmieniło i na podstawie jakiego prawa nakazują noszenia tego maseczki, na nie nie odpowiedział. Jest to klauzula niedozwolona. W związku z czym tych wszystkich ludzi, nawet jeżeli nie mają przy sobie zaświadczenia zdrowotnego, ten przepis nie zobowiązuje, ponieważ ani nie są chorzy, ani ja u nikogo nie widzę objawów chorobowych, nie szkodzi. Ani u nikogo nie widzę objawów chorobowych, ani odstępstwa od normy, o której mówi ustawa, również o higienie. A ja dodatkowo przedstawiłem państwu zaświadczenie lekarskie i teraz. Kochani, byliście poproszeni, żeby zostały tylko 3 osoby, te, które pani odczytała. Nie wiem dlaczego, to się zaraz dowiemy. Natomiast ja was wszystkich proszę, żebyście zostali tutaj, ponieważ spiszemy sobie nawzajem swoje dane i złożymy powództwo z powództwa cywilnego, pozew zbiorowy. Dobrze, szanowni państwo, to co pan powiedział, to są pana słowa, tak? Ja to nie, państwu powiedziałem. Nie, to są, ja powiedziałem, doszło, ja tak. Jest państwa tam 15 osób, tak jak powiedziałem. Wszystkich państwa jesteśmy obowiązani wylegitymować. I rozliczyć za wykroczenie, o którym państwu tutaj powiedzieliśmy. Od 9 października tego roku jest nakaz zakrywania ust i nosa. Na jakiej podstawie? Tak jak powiedziałem. Tak jak pan... Przecież pan nie ma, panie funkcjonariuszu, całą interwencję zakrytego nosa. Ale od 9 zostało powiedziane, że 10 zostanie wprowadzone. Więc pan nawet daty myli. Nie krzyczy. Jest 12, tak? Także obowiązuje to w dniu dzisiejszym. Ale pan cały czas od 10 minut powiedział. I tak jak powiedziałem,
Tak jak powiedziałem, państwo możecie dochodzić do swoich praw w sądzie, tak? Sporządzimy dokumentację Ukrainy do sądu i tyle, tak? Znaczy pan odrzuca, tak? Bo to nie może pan za kogoś, tylko to jest kwestia indywidualna, tak? Dobrze, z uwagi na to, że jest tutaj nas dużo osób, państwa, tak, a musimy każdego wylegitymować, wystawić wezwania i tak dalej, zaraz przyjedzie jeszcze dwóch policjantów, którzy pomogą nas w czynnościach, tak, i na dniu dzisiejszym... A pana też wylegitymują? Bo pan cały czas odsłonięty nos miał. Nie, proszę pana, jest to zarejestrowane. I dotyka pan maseczki i rozpowszechnia pan wirusa bezobjawowo. Dobrze, pana, dobrze. Teraz przyjadą posiłki. Mało tego, na moje wezwanie, panie funkcjonariuszu, wezwałem pana do zabezpieczenia płynu, który jest niezgodny z prawem, a pan tego nie zrobił. Odstąpił pan od swoich czynności służbowych. Ja potwierdzam, że jestem zdrowy, mam kontakt z nimi. Pani nie wie, czy ja łamię ten przepis, czy nie. Pani nie wie, czy jestem zakażony, czy nie. Ale pani nie wie, czy jestem zakażony, czy nie. No to pani jest chroniona. Podejrzewa mnie pani, że jestem zakażony? Ale szanowni państwo, tutaj państwo przedstawili swoje zdanie, a my jako funkcjonariusze wyjaśniliśmy państwu, jakie czynności tutaj... Polecisz? Nie, poczeka. Pani, poczekam. Z dzieckiem do łazienki, to jest mój brat, ja go znam i ja za niego odpowiadam. Odstawiłem swoje... Ale... swoje rzeczy. I dowód tak samo, tak spokojnie, to jest mój brat. Ja potrzebuję... Michał Biedka. On idzie z dzieckiem do toalety. Proszę, żeby za chwileczkę pan wróci. On wróci na pewno na moją odpowiedzialność. Oświadczam panu, że... Na moją odpowiedzialność on wróci. Bez przesady, proszę pana. No nikt nikomu sikać nie, jeszcze nie będzie zabraniał. Stoicie na... Tym bardziej, żeby ty już... No cały no, sporo czasu, dokładnie. Szanowni państwo, Piotr Biedka, walczący dziennikarz. Subskrybujcie go kanał na Facebooku, na YouTubie. Warto, bo ten człowiek po prostu pokazuje, jak należy przestrzegać prawo na każdym kroku. Dokładnie. I stosować się do praw, które nam dał prawodawca, czyli dokładnie. Sejm, Senat, podpisany przez ministra. A może najpierw pani może z nami zakończy czynności, odda mi pani dowód i po kolei do niej, bo ma pani mój dowód, ja nie wiem, co z nim się dzieje. Ale pan powiedział, że pan ostatnio opuścił tutaj miejsce, bo jest pan dziennikarzem, okay, tak? Także dobrze, no, może pan dobra. Poczekać na swoją... Spoko. No ale będziemy teraz mieszać wszystkie dowody między sobą? Będziemy mieszać wszystkie dowody. Jakie ale później? Państwo tak stoicie wszyscy razem w sklepie od 2 godzin, tak? No to nie ale nie dotykamy pana, a pan dotyka nasze dowody, pan dotyka maseczki. Jestem policjantem, tak? A to znaczy pana wirus nie rusza? Pana koronawirus nie rusza? No jak jestem człowiekiem, to rusza, tak? No. Ale cyrk, słuchajcie. Nie mogę mieszać dowody, bo nie ma takiego prawa, które im zabrania. A, bo dowody to się skacze, a nie miesza. Dokładnie. Dowody nie ma pan bakterii. Także tak, słuchajcie, kochani, to wygląda galeria. Ostatni klient, Piotr Biedka. Tak to wygląda, słuchajcie. Nie ostatni, tylko ostatni klienci. Ostatni klienci, tak, ale no wyjdę jako ostatni może. Dobrze, tak. Ale brawo, słuchajcie, wielkie brawo. Chciałem tu wszystkim na wizji wam podziękować, powiedzieć to publicznie, że dziękuję bardzo wszystkim serdecznie, tym ludziom, którzy tu przyszli. Dziękuję każdej osobie, która tu przyszła mnie wspierać, bo to właśnie jest to ta solidarność, o którą apelowałem. Jestem po prostu, proszę państwa, mimo że jestem zdruzgotany, wstrząśnięty tym, co się stało, to jestem cholernie wzruszony i ale oczywiście też serduszko moje nabiera takiego bicia i takiej nadziei, że to wszystko właśnie się niedługo skończy, bo ci ludzie pokazują, że mają odwagę, że mają jaja walczyć o to wszystko. Słuchajcie, mimo tego, że wrócili z pracy, mimo tego, że mogli siedzieć przy piwej teraz, przyszli mnie tu wspierać, przyjechał Marcin Osadowski, również polecam subskrypcję jego kanału, też robią bardzo fajną robotę. Przyleciał, słuchajcie, żeby mnie po prostu wspierać i pokazać tą solidarność. I ja cholernie za to dziękuję, jestem naprawdę mu bardzo wdzięczny i też oświadczam, że może na mnie liczyć w każdej sytuacji. Proszę zachować dystans społeczny. Stop. Proszę zachować dystans. Dwa metry. Jest pan nadzwyczajną pastą. Ja filmuję siebie. Kimś lepszym od wszystkich innych. Panu spadła maseczka z nosa. Maseczka panu spadła. Gardzi pan wszystkimi. Uważa pan, że pana prawo nie dotyczy?
Ale prawo nas dotyczy właśnie, przestrzegamy jego. Nie, tak. Wy się uważacie za najwyższą kastę. Nie, przestrzegamy prawa. I to mówi przedstawiciel najwyższej kasty. Jak tam emeryturka państwowa? Dobrze jest? Który dzień ma pan tą maseczkę na twarzy? Ciężko pracuję. Widać, jakaś przechodzona jest. A nie trwania kuby. I nie mam czasu na to, żeby robić... Proszę mi nie grozić palcem, bo ja się pana nie boję. Nie obrażam. Szanowni państwo. Państwo nas obrażacie. Czekam na dziecko godzinę, żeby je to zabrać. Jak dziecko pracuje, jest lepiej? Ludzie, to się dzieje. Dzieci to ludzie, którzy przestrzegają prawa. To są... Ej, macie najlepszy przykład. To słyszycie w ogóle? Jest stare powiedzenie, niedaleko pada jabłko od jabłoni, brawo. Macie jabłoń, macie jabłko. Jeszcze ogryzka brakuje. Przyjdzie na was pora, że ktoś się za was weźmie. Kto? Ale czy pan mi grozi? Czy pan mi grozi? Sprawiedliwe sądy. Czy pan mi grozi? Sprawiedliwe sądy. Zadaję panu pytanie, czy pan mi grozi? Dobrze, koszulkę niech pani sfilmuje. Izolatoria już czekają na nas, wiem. Jak się skończą sądy z poprzedniej. Jak się skończą sądy z poprzedniej ekipy, to będziecie inaczej śpiewali. O, pan nas straszy, tak? Pan ma bezpośrednie przełożenie na sądy. Nie, bo ktoś wreszcie wymierzy sprawiedliwość. Dystans. I tym, co za wami stoi. Ale tak kto wymierzy tą sprawiedliwość? Państwo, obywatele. Obywatele. A my jesteśmy kto? My nie jesteśmy obywatele? Cynk na kółkach, słuchajcie. Kim pan jest? Wy że pan przeciw nas... prawu i przeciw państwu. A przeciw jakiemu prawu stoimy? Przestrzegamy. Nie, 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 moment. Dajmy panu. Daj mu powiedzieć, dokładnie. Przeciw mojemu prawu do bezpieczeństwa. Nie podchodź do mnie. Ale nie jesteśmy na tym, a panu spada na sprawę. Proszę, do mnie nie podchodzi. Dobrze. Proszę pana, jakie pana prawo naruszyło? Stanowi pan dla mnie zagrożenie, zagraża pan. Jakiej natury na zagrożenie? Ja jestem z grupy ryzyka. Z czego pan z dupy jest? Z dupy jest! Z czego? Z dupy? Nie wiem, z dupy encykla? Ja z dupy... Ja słyszałem, że z dupy encykla. Co to znaczy? Nie wiem. A co to znaczy, słuchajcie, z dupy encykla? Jakiś chyba uczony Pitagoras. Znajomy. Jakieś cuda normalnie. Idą ci bohaterowie dzisiejszego dnia. Słuchajcie. Fajne promocje, nie? Marcin, sfilmuj nieźle, nie? Napis tutaj, żeby nie było, że ich filmujemy, filmujemy sklep. Brawo. Tu, 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 ru, ru. I tam. Imperium kontratakuje. Tu, 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 tu. Jak taniec, taki, jak tacy Indianie, nie? To są nasi, to jest nasza czaka, słowiańska, słuchajcie. Polska czaka, polska czaka, polska, polska, polska czaka. Jest posiłki przybyły, słuchajcie. Jest posiłki, są posiłki. Co, Kicio? Oczywiście, bo nie masz chusteczki, chcesz? Nie mogę. Przepraszam. Mogę panią prosić tutaj? Nie? Tak, proszę. Dobry wieczór, panowie policjanci. Filmujemy, dokumentujemy, słuchajcie. A w jakim celu tę panią poproszono? Czy ta pani przepisa odpowiedziała? Ma podany powód wyjmowania? Wickowski pan M. PESEL, dała imię, nazwisko. I Krakowiak, pan D. Krakowiak. Dlaczego? Ja też to będę, bo jestem jej partnerem, więc nie będziesz dlaczego. Dziękuję, córmy. Tutaj z panią rozmawiamy. Aha, to nic nie wolno wiedzieć, to mamy ściemy i na radę. Ale czy pani została pouczona o swoich prawach i dlaczego jest pani legitymowana? Ja proponuję nic nie podpisać. Ale propozycja mandatu była w wysokości 20 zł. I tak nie przyjąłem. Ja proszę, ja wam apeluję, że macie prawo niczego nie przyjmować. Ja, niech wysyłają wszystko do was do domu. Macie później prawo to odebrać na poczcie. Także nie przyjmujcie żadnych wezwań, nie podpisujcie. Wszystko korespondencja do domu. Także to będzie długo trwało. Masz jakąś kartkę? Trzeba spisać kontakty między sobą. Ja mam długopisnik, ale...
Bo lepiej sobie z wiadomości na Facebooku. Po wiadomości, dokładnie. Pan czegoś patrzysz? O, tak. Słuchaj tutaj. Jeszcze raz pani powtórzę. Pierwszy raz coś takiego. Że co? Ja byłem pierwszy. No to proszę bardzo. A czy ja byłem pierwszy, słuchałem i tylko odmówiłem mandatu i pani poszła dalej. Ale cyrk, słuchajcie. Ale wezwanie, słyszysz, wezwanie to nie. Wezwanie na komendę. Nie ma czegoś takiego, nie. Nie przyjmuje pani, nie. Nie przyjmuje pani. Niech wysyłają pocztą. Powiedziałem na samym początku, że państwa jest 15 osób, tak? Mniej więcej. A nas jest sporo, nas jest... Bardzo dobrze, nas jest sporo. I proszę... Spadła panu maseczka znowu. Proszę zachować się kulturalnie, tak? Ale my się zachowujemy. Nie przekrzykujmy siebie nawzajem, jesteśmy dorośli. Znowu pan ma odsłonięty nos, proszę pana, proszę wylegitymować pana funkcjonariusza, bo pan nie ma maseczki zasłoniętego nosa. I wezwanie na komendę mu wystawić. Wystarczy panie mój dowód osobisty. Nie przyjmuję mandatu i nikt się nie wystawiać. I tyle. Bo to są jakieś żarty. Nie przyjmujcie, kochani, żadnych wniosków, bo to jest najgorszy błąd. Oni chcą to zrobić szybko. Jak tego nie przyjmiecie, to będziemy mieli czas zareagować. Po prostu muszą wysłać na pocztę, ktoś to musi sporządzić. Macie prawo na poczcie jeszcze odebrać. Gdyby dali mi mandat... Jakubie? Nie, na żadną komendę się nie stawiacie. Nawet jeżeli dawaliby mandat 10 zł, to w mandacie byli dawali... A ile chcieli dać? 20 zł. 20 zł, kochani. Niby się da 10 zł, też nie przyjmę. Ja też nie przyjmę. 20 zł, słuchajcie, 20 zł za naruszenie czego? No, brak maseczki. A, za 20 zł, za brak maseczki. Najniższy mandat, abyście tylko go przyjęli. Nic nie przyjmujcie, to jest najgorszy błąd, słuchajcie. A ja panią wzywam do odstąpienia od głupich czynności. Wie pani, że na podstawie artykułu 58 ustawy o policji, którą doskonale powinna pani znać, ma pani obowiązek odmówienia rozkazów, które są niezgodne z prawem? Łamie pani nasze obowiązki, nasze swobody konstytucyjne i pani nie ma praw do wystawiania tych mandatów i tych wezwań. Na jakim rozporządzeniu pani działa? Na jakiej mocy prawnej? Pani Karolina, mogę panią poprosić do siebie? Z jakiego nie rozumiem. Jakie rozwiązanie pani teraz znajdzie, pani Majewska? Coś takiego się robi. Chcecie mnie wystraszyć jutro, rozumiem. Na tym komisariacie, bo ja się teraz w tym momencie tak czuję. Pani się czuje? Tak. A dlaczego pani się boi? No dlaczego się boję? Dlaczego mnie pani każe, wzywa mnie pani jutro na komisariat? Na jakiego świadka? Ale jakiego świadka? Tej sytuacji. Ale jakiej? Właśnie. Jakiej sytuacji takiej, że nie została stworzona majtki? Nie czuję się, proszę pani. Proszę telefon. Nie, pani nie podaje telefonu, bo pani nie chce się z panią umawiać. Proszę mi przysłać listownie wezwanie. Żałosne to jest, proszę pani. Nie, poleceniem jest podanie pani numeru telefonu. Myli się pani. Nie, proszę pani. Proszę mi wysłać list w takim razie. Poleceniem, kochani, jest podanie numeru telefonu. Dobrze, zapraszam pana. I również to samo, pan nic nie podpisuje, nic pan nie przyjmuje. Żeby prawnicy ewentualnie mogli pomóc. To może pan nie przerywać, tak? Jasne, piątka Kaczyńskiego. Może 500 plus. 500 plus. Podatki pieniądze to jest na dobre. Tak, dobrze. Tak, kochani, w takim państwie żyjemy właśnie. Tutaj widzę wasze komentarze. I tak będzie jeszcze gorzej, jak przejdzie bezkarność plus, to jesteśmy pozbawieni wszystkiego, słuchajcie. No 20 zł chcieli nam tylko, żeby tylko nam coś wlepić. 20 zł, no. Obłęd. Obłęd. Ja apeluję do państwa o po prostu walkę z tym. Walkę z tym systemem. Zawiadamiajmy komisariaty, składajmy jutro zawiadomienia, maile, na jakiej podstawie tutaj byli i bądźmy w tym wszystkim solidarni, tak jak właśnie ci ludzie byli. Był Marcin Osadowski z nami, wpisuje tutaj listę, będziemy wszyscy się tutaj wymieniać kontaktami, także słuchajcie, nie zostawimy tego. Bardzo fajnie, że jest nas dużo, bo właśnie jak jest pojedyncza osoba, to łatwiej jest ją zakrzyknąć, a my jesteśmy tutaj w grupie i
to oni. Nas się boją, bo cały czas to powtarzają. Was jest tu 15 osób. Was jest tu 15 osób, a nas jest tylko 4. 4, przepraszam. Was jest tutaj 15 osób. Was jest tutaj 15 osób. Was jest tutaj 15 osób. Pomyślcie sobie, jak oni teraz są sfrapowani, to jak się będą czuli, jak nas na ulicach będzie 300 tysięcy ludzi albo 500 tysięcy ludzi, a ich będzie tylko 50 tysięcy. Pietruszki, jedno pytanie. Bo robisz transmisję? Oczywiście, Piotr Biedka. Ale dobra, poczekaj. Piotr Biedka. Tylko numer, na który się można dzwonić. Piotr Biedka. Poczekaj. Ja do ciebie odbieram telefony, mam tylko wpisane. Oj, tyle razy dzwoniłem, jeszcze ani razu nie dobrałem. Coś ty, muszę cię wpisać do telefonu. Dobra, ty, te o telefony... Ale to jest... Ale tamten? Tak, tak, 504-065. Ja cię wpiszę w telefon i na pewno będę odbierał. 504-065-058. Bohaterska obsługa, słuchajcie. A ci państwo też będą na świadków spisywani? Oczywiście. Wszyscy zostali spisani? Świetnie. Przepraszam najmocniej. Pani jako kierowniczka obiecała mi dane tego pana, żeby mógł złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Od policji się może dowiedzieć. Piątka Kaczyńskiego. Oby nigdy nie przeszła. A to ci państwo już nie będą legitymowani? Nie, oni są, ich ból jest lepszy niż nam. Bo oni przyjechać jak oni zapłonili, bo my nie mamy maski, ale jak my nie mamy maski i możemy zrobić zakupu, to już nie wiemy. Dokładnie. Dokładnie. Także tak, słuchajcie, apeluję, proszę państwa, do was jeszcze raz o solidarność, o to, żebyśmy się właśnie wspierali w takich sytuacjach. To był ten cudowny podwójnie? Aha, a ja jogging uprawiam, słuchajcie. Brawo! Tu brawo biją ludzie dla tej obsługi, słuchajcie. Walecznej, która tak walecznie walczyła o po prostu zakagańcowanie nas i odebranie i nas. Na koniec. I na koniec. Brawo Piotr, ja ci naprawdę gratuluję. Dzięki Marcin. Zacząłeś i podajcie dalej, słuchajcie, podawajcie dalej, tą iskrę trzeba podawać dalej. Ludzi, którzy mówią o sprawach normalnych, zadają pytanie, na przykład proste pytanie, jak to jest, że minister zdrowia ogłasza COVID-19 jako chorobę zakaźną, kiedy ona jeszcze nie była chorobą zakaźną, jak to jest, że twórca testu w 2016 roku, czy 2015 tworzy test PCR rozpoznający wirus, który podobno został rozpoznany dopiero w 2019 roku. Jak to jest, że koronawirusy są opisane w starych książkach medycznych jak od dawna jako znane? Jak to jest, że szczepionki na koronawirusa wśród zwierząt są rozpowszechnione od dawna? Jak to jest, że kupowano miliony sztuk testów PCR w latach 2017-2018 na koronawirusa, który podobno powstał w 2019 roku. Jak to jest, że na podstawie badań i informacji statystycznych podanych przez Urząd Statystyczny, podanych przez Ministerstwo Zdrowia na konferencjach prasowych wynika, że 20% społeczeństwa jest zakażone. To znaczy, że gdyby jednego dnia wykonano testy wszystkim Polakom, to 20% Polaków jest zakażony. 36 milionów Polaków, 20% z tego, to jest 7 200 000. Rozumiecie? My wszyscy już dawno przeszliśmy tą chorobę, albo ją przejdziemy w sposób taki jak inni, czyli bez żadnego efektu. Przypominam, że pan Mateusz Morawiecki mówił, że świetnie, że jesteście na wyborach, bo przecież nie ma już koronawirusa. On jest w odwrocie. Dzięki wspaniałemu naszemu koronowanemu panu Mateuszowi, czyli nowemu ewangeliście, jak powiedział jeden z prymasów, czyli Mateusz, święty Mateusz i święty, jak ten drugi miał, Łukasz, tak? Łukasz, Szumowina, tak? Mówisz o Szumowinie. Tak. Oni są tak wspaniałymi ewangelistami i uczcie się. Pan Szumowski w ciągu jednego dnia pozbył się koronawirusa. Niektórzy mówią, że wziął tabletkę dzień po, a inni mówią, że przepisał go na swoją żonę. Nie wiemy. Poczęstował ją. A ja jeszcze bym chciał tutaj podsumować, bo to, co Marcin powiedział, to nie trzeba za dużo dodawać, ale słuchajcie, kochani, chciałbym jeszcze podsumować, jak to jest, do tych pytań, które tutaj Marcin zadał, że karty do badań w szpitalach, które są, były drukowane w 2018 roku. Jak to jest, zadam pytanie, że człowiek, który przychodzi na proste badanie, jak ja miałem zwichnięcie kostki, musiałem wypełnić druk podejrzenia o zainfekowanie koronawirusem, chociaż nie byłem zainfekowany, nie byłem podejrzany, chciałem tylko prześwietlenie rentgenowskie. A potem w danych statystycznych takie osoby są jako podejrzane. Dlaczego wy, i tutaj nie boję się użyć tego słowa, nie jest to bluźnierstwo, jest to nazwanie tytułu wykonawczego tych ludzi. Dlaczego wy, kurwy dziennikarskie, które nas teraz oglądacie, robicie takie rzeczy, że mylicie celowo zakażenie, pozytywny test i chorobę? Dlaczego to robicie? Bo to, co robicie, to już jest kurestwo, czyli sprzedawanie się za pieniądze. Prostytucja. Dodam więcej, korzyść z tego czerpią wasze redakcje, a to znaczy, że one są alfonsami.
Dokładnie, brawo. A to jest zabronione. I to są kurwizje, to są TV prostytutki. Prosimy jeszcze Państwową, bo może do Ciebie to dotrze, może to ode mnie dotrze. Prosimy Państwową Inspekcję Handlową, aby zbadała, czy było dostateczne naświetlenie podczas obsługiwania klientów na sklepie, czy faktycznie doszło do jakiejś awarii. Bardzo prosimy o zabezpieczenie tego. Państwową Inspekcję również Sanepid poprosimy o to, bo ja tam sprawdzałem smaki majtek i nie wszystkie mi odpowiadały. Może które z nich są zainfekowane. Bardzo proszę o sprawdzenie. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo, Marcin. Pozdrawiam. Dokładnie. A ja się, słuchajcie, kochani, dołączam do tego. Ja proponuję nie przyjmować nic, odmawiać wszystkiego. To jest tylko moja propozycja. Nie jest to legalne, nie jest to zgodne z prawem. Także nie mają Państwo do tego prawa. Masz zdjęcie tego pryskanego? Bo ten pryskany jest to wszystko u mnie, będzie można sobie... Ten jest w porządku, tylko tamten pryskany jest. Ten jest? Nie, ten jest okej. Okay. Ten jest okej. Okay. Nie, no, sprawdzała Pani, nie, że nie. Ten jest okej, okay. Tamten jest w porządku. Tamten nie w porządku. Tak. Który jest okej? Okay? No ja tutaj... Nie, ale on ten jutro, dokładnie, kochani, wspieramy rolników, widzimy się jutro, muszę jechać do domu, ryja ogarnąć, przygotować się, słuchajcie, tyle roboty. Mówię, odpocznę dzisiaj, wczoraj do nocy nie spałem, do rana nie spałem, słuchajcie, mówię, odpocznę trochę. Mówię, trochę odpocznę, słuchajcie, nie da się, no przyjechałem na zwykłe zakupy, słuchajcie, kupić gacie, no, gacie, słuchajcie, gacie. Niech żyją. Daj gacia jednego. A to nasze są. Niech żyją gacie, gacie i swoboda. Niech żyją zakupy i dobra pogoda. Słuchajcie, gacie. Z powodu gaci mamy tutaj czterech policjantów, czterech funkcjonariuszy policji, słuchajcie. Jedną policjantkę, trzech funkcjonariuszy. Pan Krakowiak, pan Kowski, Boże, nie chcę przypomnieć, pan Pacyniak i pani Majewska. Słuchajcie, i z powodu gaci, drodzy Państwo, z powodu gaci, pokazuję Wam, są to policjanci z powodu gaci, wolność. Ale z policjantów się nie śmiejmy, bo wykonują swoją pracę. Ale to mówię, ja nie śmieję się z policjantów, tylko śmieję się z ustawodawców. Tylko że z powodu gaci jesteśmy tutaj. Ustawodawcy muszą za to ludzie płacić. Dokładnie. I to, słuchajcie, zapoczątkuje tylko. Zamiast być teraz na ulicy, słuchajcie, zamiast być teraz ci policjanci na ulicy, dokładnie. To oni są tutaj i nas spisują. Za gacie. A ja bym chciał jeszcze jedno ważne pytanie postawić, bo jednak pani policjantka podjęła decyzję, która skutkuje mandatami. Dlaczego do kurwy nędzy. Przepraszam. Bo to mamy dorosłe osoby. Dlaczego do kurwy nędzy my musimy przy policjantach się bać konsekwencji? Dlaczego? Szanowni Państwo, kto już w tej sytuacji nie mamy się czuć bezpiecznie? Tak, dziękujemy. Może opuścić, tak? Solidarność. Opuszczamy wszyscy, nie? Razem. No, jesteśmy świadkami w końcu, żeby się tutaj nic nie stało i żeby tok interwencji był przeprowadzony prawidłowo. Pomijam fakt, że cały czas pani policjant przytrzymuje mój dowód osobisty, chociaż wszystkich po kolei... Trwa, tak? Interwencja trwa. Od początku go trzyma i przytrzymuje. Ale... jedną rzecz. Tak? Mogę zapytać ciebie. Byłem w sobotę na manifestacji. Tak? No. Nie przyjmować tego. To jest w ogóle dziwna historia, bo oni chcą od razu to robić i wiesz, od razu chcą sanepid, kary, wiesz, wszystko. Nie przyjmować, a tak jak pójdzie to pocztą... No tak, ale masz czas po prostu, zanim pójdziesz na komendę, to oni muszą to wysłać, zanim to dojdzie poczta, zanim to będzie, wiesz, czas. Oni zazwyczaj... Nie odbierasz tego awiza i muszą ci wysłać drugie. I odbierasz ostatnio te awizo w 13 dniu. Rozumiesz? Oni zazwyczaj ci dają 9 dni i masz 2 tygodnie już czasu na to, żebyśmy mogli po prostu przygotować te pozwy i jakoś się zabezpieczyć. Nie? A jak pójdziesz jutro, no to już jest po ptakach. Nie? To ci powiedzą, pan przyjmij ten mandat, po co panu sanepid, po co panu to, po co panu tamto. Nie? No w sumie musimy od razu adwokata załatwiać. Dokładnie. Masz czas, a tak niech wezwanie pocztą niech robią. No. Dokładnie. Urzędowo, dokładnie. Nie, dane to po prostu pobrali, ale albo pobrali ciebie jako dane świadka z dozwiedzenia. Już kręgosłup, słuchajcie, siada. Procedura, ale czy przyjąłeś ten mandat, pisałeś go? Wszystko. Nic nie przyjmujemy, słuchajcie. 20 zł chcieli wam dać? 20 zł. Ale to trzeba było brać. Oni chcieli wziąć. Kiedy to bierz?
Ale chcieli wziąć, nie dać właśnie. A te mi wykazy. Ale gotówce grało, tak? Po prostu ja stoję po tej stronie, że damy to... Nic nie podpisywać, nic nie przyjmować, nic nie podpisywać. Niech sobie robią swoje czynności, jak mają taką pracę. A ja wiem, że to jest łamanie prawa. Już jest kontakt z prawniczką i to jest nielegalne. Poza tym nielegalnie nas tu przetrzymują. Artykuł 58 ustawy o policji mówi o tym, że muszą odmówić rozkazu, który jest niezgodny z prawem. Nie ma podstawy prawnej, która mówiłaby o tym, żebyśmy mieli jakikolwiek sposób odpowiadać. Wolność poruszania się, mamy swobodną wolność poruszania się po terenie RP, nie mogą tego robić, łamią artykuł 191 kodeksu karnego, więc nie mogą tego robić, ale niech robią. Ja nie będę ich uczył prawa, oni wiedzą, co powinni robić. Jeżeli tego nie potrafią, to każdy z nich wie, co robi. Każdy z nich jest świadomy. Nie, to nie, policja nam próbuje, szanowni państwo, wystawiać mandat po 20 zł. Nie zapłacili cholery jasne za ten, za prąd. A słuchajcie, a mówiłem sprzedawać gacie, byłoby na czynsz, a tak nie ma. Za mało gaci sprzedają. O, pani nie widzi teraz. Ciekawe, jak pani będzie czynności prowadzić teraz. Wszystko w porządku? No, ale jeśli boję ciemności, jak jest całkiem ciemno. Boisz się? Jak nie masz światła zapalonego chociaż trochę, to się bardzo boję. Nie bój się, z wujaszkiem jesteś, wujek cię zawsze bronił. Bronił cię przez 3 lata i zawsze cię bronił. Bo cię kocha najbardziej na świecie. Przepraszam bardzo, czy tu jakiś film będą kręcić zaraz? Tak, odwróceni. Od COVID-a. O! Już nie. Brawo. Słuchajcie, godzina już jest, o, wysiadło mi tutaj zasilanie w zegarku. Godzina, słuchajcie, jest 22, słuchajcie, no jeszcze o tej godzinie zakupów nie robiłem, no. I nie powiedzcie mi, drogie moje, kochane hejtery, nie powiedzcie mi, że znowu to zrobiłem specjalnie, no, chciałem tylko gacie kupić. Zobaczcie, chodzę w Lewisach, bo uważam, że facet powinien dobrą bieliznę nosić. W miarę markową, żeby było wentylowane tam co nieco. Więc przyjechałem z bratem i nie spodziewałem się, że mieliśmy jeszcze z córą gdzieś lecieć sobie, słuchajcie, Daria Bugaj, odwróceni od COVID-a. I nie spodziewaliśmy się, o tutaj braciszek z córunią sobie siedzą, bajeczkę oglądają, także fajnie. Także słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj tylko po gacie, przyjechaliśmy tutaj, mówię, zjemy jeszcze coś, pójdziemy jeszcze na jakieś zabawy, pojedziemy może do arkady, do kina, jakoś jeszcze chwilę spędzimy sobie tego czasu trochę, ile by go było, myślałem, że wyjdziemy, niestety, no, mówię bratu, mówię, spędzę trochę czasu z bratem też, bo rzadko się ostatnio widujemy, jakiś obiadek czy coś, no niestety, no, i wszystko przez te gacie, ach, te gacie, niedobre, zasrane. Przez te gacie oszalałem. Czterech policjantów, słuchajcie. Trzech policjantów, przepraszam, i jedna policjantka. Musimy to podawać dalej. Tak właśnie i teraz zobaczcie. Nie mają kompletnie pomysłu. Zobaczcie ten, ta pani prowadzi czynności i nie wiemy, czy te dokumenty były dezynfekowane. Zobaczcie. Czy te papiery były dezynfekowane? Są kładzone na tą płachtę i ta płachta również powinna zostać oddana do dezynfekcji. Także tak to, słuchajcie, wygląda, jest to po prostu dla mnie skandaliczne zachowanie, trochę wygłupów, trochę żartów, ale poważnie mówiąc, kochani, to jest po prostu naprawdę sytuacja kuriozalna, to jest kuriozalna sytuacja, słuchajcie, bo to jest łamane nasze, są łamane nasze konstytucyjne prawa, jest odbierana nam wolność, po kawałeczku właśnie, to jest, słuchajcie, żebyście mieli świadomość, odbierana nam wolność, cały czas jest nam odbierana ta wolność po kawałeczku i myślicie, że oni nam oddadzą tą wolność? Skoro za 20 zł można kogoś trzymać i legitymować, wzywać na komisariaty, komu to się opłaca, słuchajcie? Komu to się opłaca, słuchajcie? Za 20 zł od sztuki. 14 nas tutaj jest po dwie dychy. To jest refleksja, nad którą powinniśmy się pochylić. A ja, słuchajcie, z tego miejsca zapraszam was wszystkich. Jutro jestem na proteście rolników. Wspieramy rolników. Również będzie ciekawie.
bardzo fajne przygotowanie ze strony rolników. Przedsiębiorcy wspierają rolników. Paweł Tanajno zapowiedział, że również będzie wspierał rolników. Mam nadzieję, że pokażemy się tam tłumnie. Mam nadzieję, że zaprotestujemy przeciwko temu kurestwu, przeciwko tej zbrodni, która jest odbywana na konstytucji, na ludzkości. Mam nadzieję, że wszyscy zaprotestujemy przeciwko temu, przeciwko tej patologii, przeciwko temu tej niesprawiedliwości, przeciwko tej arogancji tej władzy. Mam nadzieję, że wszyscy jutro przyjdziemy tam. Ci, którzy tu jesteśmy, zobaczcie, jest nas 20 tysięcy, było 25, nie wiem nawet ile, nie wiem, już nawet po prostu nie patrzyłem na to. Mam nadzieję, że tłumnie się jutro pokażemy, będziemy wspierać rolników. Będę... Głodna jesteś, Turunio? Już idziemy. Na Makusia? Nie wiem, czy na drive'a pojedziemy jeszcze. Chodźcie przy tu do tatki. Już jedziemy. Przepraszam cię, tatulek. No nie wiedziałem, że to taka sytuacja wyjdzie. Wiesz? Kocham cię mocno, wiesz? Chciałaś do kina jeszcze iść? A fajnie było z Sofią? No. Fajnie się bawiłyście? Tak. Świetnie. Także pozdrawiamy Sofię, pozdrawiamy Karolinkę. Karolinko, dziękuję dzisiaj za fajnie spędzony czas z dzieciakami. No nie spodziewałem się. No. Są ci ludzie, jeszcze raz słuchajcie. Tak. Słuchajcie, jeszcze raz wielki szacunek dla tych ludzi, którzy też, jest tutaj mama z dzieckiem, która też nas wspiera, bardzo, bardzo fajnie tutaj, słuchajcie, solidarność okazali, przyszli mnie wspierać i to jest, słuchajcie, bardzo piękne. Ja naprawdę jestem poruszony tym i szacunek dla tych ludzi. I to jeszcze bardziej, kochani, mnie motywuje do tego, żeby właśnie wspierać bezbronnych obywateli, którzy po prostu no, nie wiedzą, nie znają tych praw i będę właśnie robił to jeszcze bardziej, bo właśnie to pokazuje tej siłę tej telewizji, że ludzie wspierają się właśnie, że ludzie walczą o tą wolność i to jest właśnie piękne. I ja również będę to robił i z tego miejsca właśnie również jeszcze bardziej Państwu obiecuję, że bardziej się zmotywuję i będę robił jeszcze więcej i będę się starał, żeby po prostu jak najwięcej robić. Proszę mnie nie krzyczeć, bo ja odpowiadam na pytanie. Zadałem panu koleżance pytanie, jakie jest brzmienie artykułu 34, na co pan mnie zaatakował i powiedział, czy ja przyjmuję w związku z tym mandat. Więc ja bym się najpierw chciał dowiedzieć, w roli świadka, czy jestem wezwany z artykułu 54, czyli z brzmienia jakiego artykułu. Słucham pana. Stosowanie statutu porządkowych, zresztą mamy konkretnie jakiego artykułu? Bo to jest przepis ogólny, a pani musi jeszcze podać szczegóły, niczym to Jest pan tutaj na miejscu. Tak, ja byłem tu, ale nie byłem świadkiem łamania prawa. Dobrze, czy przyjmuje pan mandat? A na jakiej podstawie mam przyjąć ten mandat karny? Proszę panu tutaj powiedzieć. Nie jesteś zła na tati? Kocham cię. Mocno. Zła jesteś, że nie spędziliśmy czasu. No wiem, przepraszam cię. Jak zwykle ojciec nawalił, co? Jak zwykle, gdzie Biedka się pokazuje, tam jest coś, no. I tutaj grupa Kaska, wszędzie pani szkoła. Piotruś, jutro to my na proteście jesteśmy. Tak. Nie możemy przyjść do Ursusa, nie? A nie może ci pani po prostu pocztą wysłać? No pani chce mi teraz na dzień jutrzejszy. Nie, jutro idziemy razem. Jesteśmy w obowiązkach służbowych. Dokładnie, popełnimy taką samą służbę dla narodu jak państwo. Jedziemy zaraz na Makusia i obiecuję ci, że znajdę cały dzień dla ciebie i wyłączamy telefon i w ogóle nie będziemy go odbierać. Calutenki dzień. Kocham cię. Zaraz pojedziemy albo do Makusia. Albo zostawisz go w domu. Zostawię w domu, dokładnie.
Dobrze. Teraz mam do pana pytanie. Pan chciał mi wręczyć mandat. Na podstawie jakiego artykułu pan chciał mi wręczyć mandat? Dobrze, jest panem zakończyliśmy. Nie, nie, proszę pana. Ja z panem nie zakończyłem. Ale nie, momencik, proszę pana. Pan chciał mi wręczyć mandat. Pan podjął wobec mnie interwencję i powiedział, czy przyjmuje pan mandat. Zadaję panu pytanie. Na podstawie jakiego artykułu chciał pan mi wręczyć mandat? Już panu wszystko powiedziałem, wyjaśniłem. Nie, tego mi, na to mi pan nie odpowiedział. Na to pytanie. Na podstawie jakiego artykułu chciał pan mi wręczyć mandat? To jest cyrk, słuchajcie. O potraktowanie poważnie mojego pytania i swojej służby. Nie wiedzą ci policjanci, drodzy państwo. Ale pan nie zakończył ze mną, pan nie powie słowo. Bardzo pana proszę, że pan, skoro pan rozpoczął tę interwencję, zapytał się pan, czy chcę przyjąć mandat, ja być może go przyjmę, tylko proszę powiedzieć na podstawie jakiego artykułu. Bo jeśli popełniłem wykroczenie, na przykład tak jak pan teraz, że pan nie nosi maseczki, pan ma nos odsłonięty, to nie jest ten artykuł, ale może jakiś inny, także pana słucham. Panie Jacku, słucham pana. Czy jak pan tam miał na imię? Pan Jacek, tak? Czy pomyliłem imię? Przepraszam, pan jest starszy rangą. Przed chwilą policjant zadał mi pytanie, czy przyjmę mandat. Chciałbym się dowiedzieć, na jakiej podstawie miałbym przyjąć ten mandat. I nie zakończył swojej interwencji. Czy mógłby pan zainterweniować w stosunku do młodszego rangą policjanta? Przepraszam? Policjant zakończył interwencję. Nie, nie zakończył. Spytał się mnie, czy przyjmuje mandat. I nie chce mi odpowiedzieć, na jakiej podstawie. Dobrze, już panu powiedziałem, zarówno w sklepie... Dokładnie. Czy pan odstępuje od... MPTV, Marcin Sadowski, Niezależna Telewizja. Nie, ja się zapytam. Dobrze, tutaj proszę wezwanie. Zadzwonię dwójka do mamy. Dzwoniła mama. No, niestety, słuchaj, pan Kaczyński sprawił, że wszystkie dzieci muszą wydorośleć szybko. Muszą być świadome bardziej. No. I trzeba te dzieci uświadamiać, bo to jest po prostu horror. Tragedia, no. Ja jestem poruszony naprawdę tym, że tutaj jesteście, że mnie wspieracie, że po prostu tu przyszliście. Naprawdę wielki szacunek, zawsze możecie na mnie liczyć. I to pokazuje tylko właśnie, że ta telewizja robi to, co powinna robić i będę jeszcze więcej robił. Tak, dokładnie. Dokładnie tutaj panią pokażę. Pani właśnie szacunek wielki mówi, że właśnie to motywuje ludzi do tego, że ludzie się wspierają i to powinniśmy, kochani, robić. Jak ktoś potrzebuje pomocy, powinniśmy mu tej pomocy udzielać. Bardzo dziękuję. Dokładnie, bez emocji, bez uczuć, dokładnie. Jula? Są przerażone, są przestraszone. Rodzice w szkołach, nauczyciele, dzieciaki, wszyscy są po prostu w maskach. Dokładnie. Jula, powiedz pani, zakładasz maseczkę? Nie. A płyn na rączki lejesz? Nie. A czy ktoś cię mówi do tego, żebyś to robiła? Tak. Kto ci mówił jeszcze, żebyś to robiła? Pani Woźna. Pani Woźna. Nie masz maseczki, to pod ścianę siadasz. I karają cię w sposób, że pod ścianę. A siadasz pod ścianą? Nie. Sobie chodzę. Chodzisz sobie. I co jej mówisz, że jak ci każe maseczkę założyć, to co jej mówisz? Żeby? Czy chce pani, żeby? Co mi mówisz? Żeby tata przyjechał. Brawo. Maska? Brawo. Ja już, wszyscy? Tak. Panie Piotrze, czy przyjmuje pan wezwanie? Na dzień jutrzejszy. Leć do wujka. Jula. Na dzień jutrzejszy. W charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona postawa o skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. Szanowna pani Majewska, nie mogę przyjąć na jutro wezwania. Chociażbym chciał, jestem jutro zobowiązany, żeby ratować świat i uświadamiać ludzi. Jutro jest bardzo ważny protest. Rolnicy wspierają. Zapraszam zresztą panią, żeby pani jutro też wzięła wezwanie na żądanie i wspierała tych rolników, bo nie będziemy za chwilę mieli polskiego towaru w sklepach. Zwolnienie, na żądanie.
żądanie, tak, żebyśmy wspierali tych rolników, żebyśmy zaprotestowali. Będzie jutro gnojowa wylewana na Warszawie. Pomóżmy to. A jutro będzie pani spała. No to niech pani... Poproszę. Adres do korespondencji do pana? Adres do korespondencji to jest 05-119. Sytuacja ma się następująco. Legionowo. Legitymowani przez policję. W sklepie... Ulica Zegrzyńska, 17. Na Ursynowie, w centrum handlowym. Skrytka pocztowa 29. Ty to dużo masz tą skrytkę, nie tam śpisz? Jeszcze raz. Nie, to jest skrytka pocztowa 29. Tam proszę kierować wszelką korespondencję. Adresu nie podam pani do korespondencji, ponieważ informacja policji zawiodła mnie i moje zaufanie, upubliczniając mój adres. Nie przyjmuję wezwania. Proszę kierować wszelkie wnioski drogą korespondencyjną pocztową. Do komendy policji. Pan policja chciał mi wystawić mandat, ale odstąpił. Jak ja nie przyjmuję, to pani mi mówi, że pani wystawia wezwanie. Słuchajcie, jak ja tłumaczę, że nie mogę się stawić. Kolejna sytuacja nerwowa. Ciekawe, co się dzieje. Nie jest dobrze, słuchajcie. Nie jest dobrze. Ale zobaczymy. Ale po co pani wypisuje, jak pani robi idiotyczną czynność? Jak ja pani oświadczam, że ja jutro nie mogę przyjść, ponieważ jestem w pracy, na proteście. A pani wypisuje mi wezwanie na jutro. No słuchajcie, zobaczcie datę. No, no czy to idiotyzm jest? Muszę zapytać, że pan odmówił przyjęcia wezwania, żeby można było pana wezwać na inny dzień. Podaję pan numer telefonu do siebie? Absolutnie nie mogę, proszę pani, ponieważ nie umawiam się z policjantkami, bo jest to nieetyczne dla dziennikarza. Przyjmuje pan pouczenie o prawach i obowiązkach osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie? Ale o co ten wniosek o ukaranie? Bo ja chciałbym zrozumieć. Zwróciłem się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października. Czyli? Mianowicie? Bo ja nie rozumiem. Ja jestem trochę, wie pani, zwolniony i trzeba do mnie trochę jaśniej mówić, bo ja nie rozumiem. Ja ci przyświecę, będziesz miał jaśniej. Przepisów. Paragraf 26. Rozporządzenie mówi o nakazie zasłaniania częściami odzieży lub maseczki przy ulicy, ust i nos. A... w miejscach, przestrzeniach publicznych. Mhm. A rozporządzenie, tak? A rozporządzenie, proszę pani, jest... uzupełnieniem do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku. Nie, proszę punkt pani. 46b, paragraf podpunkt pierwszy, który mówi o tym, że dotyczy to tylko osób chorych. Dokładnie. I podejrzanych o zachorowanie. Czyli robi pani nielegalną czynność teraz. W dalszym ciągu nie mamy pewności. Ale jak pani nie ma pewności, to czyli pani mnie obraża. Może i stoi pani koło mnie. Stawiać, tak? Prawie face to face stoimy. Ale pani się ładnie uśmiecha, zobacz. Co? Oczy się śmieją. Szkoda, że macie te maseczki, bo niby naprawdę... No. Przyjmuję pan? Nie. Proszę wysłać mi pocztą. Na skrytkę. Na skrytkę. Nie mam zaufania do policji. No policja upubliczniła mój adres, mój PESEL. Także też będzie z tego dumny. No, PESEL na żywo. Możesz panią poprosić, ma fajny dezodorant dotkany. Ale ja nie chcę tego wziąć, bo to jest, proszę pani, dotykane. Oczywiście, poproszę i muszę to zarejestrować. Tak, bezpośrednio. Jak pani sobie życzy? A atest na to jest? Tribio. To jest dostępny w Tribio. Ale atest jest, jakiś mamy? To jest tribiotik, czyli to jest... Jak antybiotyk? To jest antybakteryjny, a nie antywirusowy. A, to antybakteryjnym płynem pani dezynfekuje mi dowód, który... No to ja nie chcę go, bo ja się go boję wziąć. Dobrze. Zostanie panu wysłany pocztą. Na adres skrytki pocztowej. Na adres skrytki. A jak się będę w dniu jutrzejszym legitymował? To ja muszę mieć jakieś potwierdzenie, że pani mi go zatrzymała. Przyjmuje pan swój dowód osobisty z powrotem? Please, give me. A widzisz, takie ładne oczy i uległeś. No nie mogę nie ulec, nie? Ale słuchajcie, spirytusem wali. Wolałbym się napić niż wąchać, ale no co zrobić, no. Wszystko? Dobrze. Z naszej strony to wszystko, zapraszam. Tak, dziękujemy państwu uprzejmie. Zapraszamy już do wyjścia, bo sklep jest zamknięty. Także z galerii, słuchajcie. Czyja tam bluza, co tam jest? Czyja ta bluza jest? Idziemy tak, przed sklep jeszcze tak, i trzeba się zgadzać. Także słuchajcie, sprzed z galerii Faktory, słuchajcie, gdzie widzieliśmy za niesprzedane gacie, byliśmy reklamowani, słuchajcie. Dobranoc. Słuchajcie, także szacunek wielki dla Marcina Osadowskiego, szacunek wielki dla tych ludzi, którzy tu byli, którzy nas wspierali. Naprawdę jestem tym bardzo poruszony.
Natomiast co mnie bardzo niepokoi? Niepokoi mnie postawa pracowników rewisa. Ja mam tak nockę. Dobrej nocy! Którzy ewidentnie, policjanci ewidentnie działali. Pokaż Michał. Daj mi kurteczkę. I podtrzymaj, jak mogę cię prosić. Pana mam pytanie, co by sobie wybrali, Państwo pozwolicie, czy wobec pracowników sklepu zostało z Waszej strony wykonane jakiekolwiek połączenie mandat? Zostało zastosowane środki prekursorowe. Jakie? Bo mam prawo się tego dowiedzieć. Po naszej stronie, tak? Nie, przeprowadziliśmy też czynności z pracownikami sklepu. Czy oni zostali... No, czy pan pytać, już panu tak, ja pytam, dlatego... W razie jakiekolwiek pytania jeszcze państwo macie, tak, zapraszam do rzecznika. Przepraszam, do końca. Proszę z innymi... Ale czy myśmy poinformowali was... Proszę pana, pan powiedział, że pan skończył. Panie Aleksandrze, myśmy poinformowali was, że tam zostało popełnione wykroczenie. Artykuł 135 kodeksu... Wykroczeń cywilnego. 135 kodeks cywilny. Wykroczeń. Kodeks cywilny wykroczeń. Czyli ukrywanie produktu i nie obsłużenie klienta. Dokładnie, powinni pociągnąć. Dopiero po waszej interwencji oni podjęli taką decyzję. Natomiast czy państwo w związku z tym, bo jesteście jako policjanci, kiedy ujawniacie wykroczenie, zobowiązani podjąć interwencję i podjąć przewidziane prawem konsekwencje tej interwencji. Czy oni zostali, nie wiem, czy oni zostali pouczeni, czy oni zostali, nie wiem, dobrze, dostali? Widział pan w sklepie, że rozmawialiśmy w sklepie, tak, z tym państwem z obsługą. To ja może z panem porozmawiam. Pan rozmawia z panią, a ja z panem porozmawiam. I w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do rzecznika. Dobrze, a niech pan powie, dlaczego pan nie zabezpieczył płynu do dezynfekcji, który stał na moje wezwanie? Może pan podpowiedzieć? Nie dopełnił pan swoich obowiązków służbowych z artykułu 131 paragraf 1. A pan tak nie uważa? Mogłaby pani maskę zdjąć, pani jest bardzo ważna. Szkoda, że pani jest tak marnowała. Miłego wieczoru. Chodźmy już, bo przecież to jest po prostu skandal, co się dzieje, słuchajcie. My jesteśmy gorszym sortem, nie? My zgłaszamy, zgodnie z paragrafami odpowiednimi, że... Marek Otwórz. Marek Otwórz. Niech po bajlancie. Słuchajcie. Marek, otwórz! Otwórz, Darek. Darek, Marek, Jarek. Jarosław! Jarosław, otwórz mnie te drzwi! Jarosław. Dobra, to się ciemno zrobiło. Chodzi o to, że... no dobra, słuchajcie, kończymy chyba te cyrki, co? W ogóle? Staniemy sobie jeszcze tylko takie krótkie. My musimy wewnętrznie pewne rzeczy ustalić, także dziękujemy bardzo. Chodźcie jeszcze tutaj do mnie, kochani. Jeszcze raz chciałbym wam serdecznie wszystkim, jak mogę, staniemy za mną. Jeszcze raz chciałbym tam tym ludziom, słuchajcie, wszystkim podziękować. Naprawdę to mnie bardzo poruszyło dzisiaj i to mi taki dało ogień, że każdy z nas może każdemu z nas pomóc. Każdy z nas może się wspierać, słuchajcie. I my powinniśmy właśnie się wspierać. Bardzo, bardzo dziękuję tym ludziom. I bardzo, bardzo wielkie brawa dla tych ludzi. Bardzo państwu dziękuję. Ja to muszę zrobić. Kłaniam się do was nisko. Brawo, i słuchajcie, brawo, wielkie, brawo. Wielkie ukłony w waszą stronę, bo to jest, proszę państwa, pokazanie, że jest solidarność, tak jest, proszę państwa, ogień walki o naszą jutro wolność. O 20 widzimy się. I przychodzimy jutro, zapraszamy na masowe zakupy. Nie, ogłoszę jutro to. Nie, no jutro mamy manifestację, ale słuchajcie. Albo manifestacja oddaje skarpetki, bo nie pasuje. A, reklamację robimy jutro. Nie, bo jest na kwarantannie jest sklep. Nie, ale słuchajcie, zróbmy sobie taką wycieczkę, przyjedźmy na Ursus, ja wystawię taki post, przyjedźmy na Ursus, spontaniczne zgromadzenie, słuchajcie, do Faktory i zrobimy sobie tutaj wycieczkę na, zapraszam was na kawkę, pójdziemy sobie zrobić zakupy, wbijemy się do jednego sklepu, do drugiego, poprzymierzamy ciuchy, niech przyjeżdża tych radiowozów tutaj 20, 50, 80, 100, niech dają nam po te dwie dychy, nie przyjmujmy, niech ta maszyna się nakręca, zróbmy taki włoski protest, bo to wszystko teraz dopiero musi się uruchomić, tu było 15 osób trzeba przeprowadzić czynności i tak dalej, i tak dalej. To wszystko...
To wszystko kosztuje, słuchajcie. Więc jeszcze raz, kochani, ustalam tutaj z Marcinem, wymieniamy się danymi, będziemy tutaj składać jakiś pozew. Tutaj Marcin mówi, tutaj Jowita też zapowiadała to, że nam pomoże w tym, że zbiorowy protest, dokładnie, pozew, słuchajcie. Także jeszcze raz wielki, wielki szacunek. Dziękuję wszystkim widzom, że byli z nami na transmisji, bo to też wasza robota, że ci ludzie, udostępnianie właśnie, to jest, kochani, to udostępnianie tych transmisji robi właśnie tą robotę, że oni to zobaczyli i mogli przyjść mnie tu wspierać. I jeszcze raz wielkie, wielkie ukłony dla tych ludzi. Bardzo im serdecznie dziękuję i pamiętajcie, że na mnie możecie liczyć i to mnie motywuje do tego, żeby robić jeszcze lepszą robotę dla was wszystkich. Dziękuję bardzo i życzę wam dobrej nocy. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Szacun dla tych ludzi. I pamiętajcie, że cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z maseczkami. Dokładnie. Pozdrawiamy. Brawo dla Marcina Osobowskiego. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.